Myśmy wtedy może zarabiali z 2 miliony rocznie, a kupiliśmy spółkę, która, za którą zapłaciliśmy zdychę. Pamiętaj, że Verkom przez ostatnie 10 lat urósł 50-krotnie. My podwajamy biznes co 2 lata. I to jest wiesz, to jest i robimy tak od ponad dekady. To nie jest, że, że wiesz, że teraz kupiliśmy jakąś spółkę i podwoiliśmy sobie biznes, i teraz ciągle musisz się szpilić i szukać ścieżek. Które przy zmieniającym się świecie są w stanie doprowadzić Cię do tego, żebyś Ty mógł, tak jak zadeklarowaliśmy naszym akcjonariuszom, ale też sobie samym, bo też jesteśmy akcjonariuszami, że nas interesuje biznes, który ma taką dynamikę wzrostu. Dzisiaj obawiam się czasów, czy czasu, w którym tych porażek nie ma. W tej chwili wycena werkomu na warszawskiej giełdzie e, to prawie 2 miliardy złotych. Dajcie w audycji za projekty swoje życie. Jak co tydzień? W czwartek, o czwartej zapraszamy dla Was interesujących gości, zadajemy trudne pytania, zastanawiamy się, co ich napędza. Patrzymy na ich zakręty życiowe i z których wyszli z pięknym poślizgiem, a z których wylecieli z toru i czegoś dzięki temu nauczyli. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, koniecznie dajcie nam lajka, zostawcie komentarz. Sztuczna Inteligencja to lubi, YouTube dzięki temu daje nam zasięgi. Dziękuję za tego lajka. Cudownie, to zaczynamy. A dzisiejszym gościem jest Krzysztof Szyszka. Witam. Krzysztof, ty jesteś prezesem spółki giełdowej, która właśnie kupiła w Stanach całkiem pokaźną firmę Mailer Light z tysiącami klientów płacących, dziesiątkami, setkami tysięcy i milionami niepłacących na modelu Freemium. To się nie zdarza w Polsce, żeby polska spółka kupowała firmy w Stanach, które no, nie są małe. No na pewno nie zdarza się często. W tym świecie technologii, w którym od bodaj dwudziestu kilku lat funkcjonuje, myślę, że to powolutku zaczyna się też taki trend, że te dwadzieścia kilka lat, które tutaj budujemy te różne biznesy, z czego pewnie wszyscy są strasznie dumni, bo jak kończyliśmy szkoły, to tak trudno było sobie wyobrazić, że Polska to będzie taki piękny. Kraj, taki nowoczesny i, i z takim potencjałem, bo świat wtedy 30 lat temu wyglądał e, zupełnie inaczej, szczególnie z perspektywy kogoś, kto e, tu się urodził i, mm -hmm. e, i, i, i te korzenie, i, i doświadczenia zbierał w tym miejscu. I duży świadczy Polone były marzeniem. E, dokładnie, e, dokładnie tak. Więc e, myślę, że e, myślę, że że to powolutku, to momentum dla spółek takich, czy dla firm, dla przedsiębiorców z Polski, ono się otwiera i jeżeli otoczenie takie makro, ale też polityczne nam pozwoli jeszcze kilka dekad rozwijać się w takim tempie, jak Polska się rozwija z naszą przedsiębiorczością, z naszą innowacyjnością, z naszym takim fajnym unikatowym podejściem do prowadzenia biznesu. Co unikatowym? No, no, to chyba po części wynika też z historii, z doświadczeń, z mm -hmm. tego, że myśmy widzieli, jak może być, jak nic nie ma. E, e, chyba z tego, że myśmy się e, umęczyli trochę w tej poprzedniej rzeczywistości. Na oglądali kolorowych e, e, czasopism e, czy e, filmów ze Stanów, gdzie to wszystko się budowało, to wszystko miało jakiś sens, można było zdobywać. I, e, e, a potem wychodziło na podwórko a, do szarej, szarej tak, rzeczywistości. Nie? Do takiej szarej rzeczywistości trochę takiej niemocy nawet. Ja pamiętam mhm. swoje pierwsze prace. E, e, jeszcze jako e, dziecko, e, gdzie starałem się zawsze znaleźć sobie jakiś fajny sposób na zarabianie pieniędzy. Po to, żeby o nie nie prosić. A zresztą kiedyś się rodziców, nawet no jak się poprosiło, to nie zawsze człowiek dostał te środki. Więc, więc tą niezależność, żeby sobie budować, to, no to nie było takie oczywiste. Tak? Dzisiaj mój syn, 13 otwiera sklep za sklepem w internecie. Nie jest dla nikogo potem na Shopifyu postawić sobie coś, się z Stripe'a, Ja tylko udostępniam mu tam kartę kredytową mm -hmm. albo jak coś innego, co potrzebuje w danym momencie. I, I w ogóle ten świat jest kolorowy, na wielkim, fajnym monitorze w wygodnym pokoju. A kiedyś trzeba było bardziej wymyślać, i wydaje mi się, że to, to właśnie bardziej wymyślanie. To nas napędza jako Polaków? Chyba tak. To nam dało ogromną moc. Ja pamiętam, że w siódmej chyba klasie, chcąc zarobić sobie na wakacje, wpadliśmy z moim przyjacielem wtedy z podstawówki na genialny pomysł. Do dzisiaj mm -hmm. o nim opowiadam. Ja pochodzę z Elbląga, to jest przepiękna miejscowość na północy Polski, w połowie drogi pomiędzy Gdańskiem a Olsztynem, na Warmii. Mamy bardzo niedaleko nad morze, czy to w Stegnie, czy w Krynicy Morskiej i, i myśmy jeździli wtedy jako tacy czternastolatkowie pod namiot. Zabieraliśmy ze sobą z domu wagę, ciśnieniomierz. Jako że mój brat studiował medycynę, no to jeszcze kitel, taki biały, stawaliśmy przy Molo w krynicy morskiej. Mieliśmy jeszcze przenośny stolik. To wszystko wyglądało prawie że profesjonalnie. I przez cały dzień sobie tam staliśmy i zarabialiśmy niemałe pieniądze, bo. Czyli ważyliście ludzi, mierzyliście to. wszyscy byli na urlopach, więc tak naprawdę nasze sugestie od tego, czy jeszcze mogą dzisiaj pofolgować sobie, czy już raczej nie, też były uzależnione od datku, który ktoś zostawił, no bo doświadczenia w medycynie zbyt dużego nie mieliśmy. I, e, I pamiętam, że byliśmy w stanie przez półtora miesiąca spokojnie sobie tam funkcjonować, nikt zarabiać. Nas nikt nas nie gonił, z wszystkimi się udawało nam zawsze dogadać, więc, e, e, więc to był tak wszyscy nas uznawali za studentów wtedy medycyny, czyli osoby dużo starsze, ale no tak, tak wyglądaliśmy w tych kitlach, jak faktycznie jacyś studenci. W dzisiejszych czasach prawdopodobnie nie do pomyślenia, żeby... Specjalnie... Nie no była dziewczyna, która jego też sprzedawała i dostała mandat, prawda? To raz, a dwa, a dwa pewnie faktycznie ci strażnicy, gdzieś tam ktoś by się zainteresował, być może bardziej młodzieżą w tamtym, w tamtym momencie. Natomiast naprawdę potrzeba było pewnej inwencji Odwagi, która później się przydaje. Ja wracając do tych swoich pierwszych doświadczeń, szczerze powiem, że tak, każde kolejne to tylko wspomagało właśnie tą pomysłowość. To jak z plaży w Krynicy znalazłeś się w technologii? Od tej Krynicy, po roku czy dwóch, upadł w Polsce komunizm. Mhm. To był rok 90. I zaczęły się fajne okres zmian. Jeszcze nic nie było, ale, ale było to poczucie, że się coś zmienia. Jedną z tych zmian było to, że w moim kochanym Elblągu, w Liceum Ekonomicznym, Otworzyli autorski kierunek menedżerski, wtedy to się no, nikt nie wiedział o co chodzi do końca. Ale brzmiało nieźle. Brzmiało bardzo dobrze. Mała grupa osób, tam 20 tylko dzieci uczęszczało, do, mogło uczęszczać do, do tej klasy. Ja z wrodzonej. Że tak powiem, miłości do nauki. Wolałem wybrać liceum ekonomiczne niż ogólnokształcące, gdzie jednak tej nauki było dużo więcej. A tak interesujący kierunek znowu było tyle dla mnie atrakcyjne, że trudno weryfikowalny, nowy, więc, więc już samo to było interesujące, ale też zawsze interesowało mnie zarabianie pieniędzy mhm. albo budowanie biznesów. I, I był to obszar, który sprawiał mi poznanie tego świata, czy, czy wejście w niego de facto w jakiś bardziej profesjonalny sposób niż Przymolo w Krynicy Morskiej. Na pewno było dla mnie wtedy frapujące, i tak też rozpocząłem swoją przygodę w kierunku bardziej już ekonomicznym. Wspaniałe czasy swoją drogą. Nie wiem, czy miałeś taką możliwość, ale ja na przykład uczyłem się maszynopisania również. Kiedyś były maszyny na, klawiaturze, czy na, na klawiaturze, plus y, y, zaliczeniem było y, pisanie tekstu na czas. na czas i bez oczywiście użycia tak wzroku. Czas? Nie pamiętam już, Nie, ale chyba... to jakoś na pewno znałem, bo maturę zaliczyłem, więc musiałem to również... Ja się uczyłem sam z jakimś takim softwarem, Pamiętam, Aha. żeby szybciej w uniwersytecie zrobić to. A gdzie robię studia? No i z tego liceum e, e, już jakby kierunkowo e, 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 wybierałem studia ekonomiczne. Mhm. Chciałem w Białymstoku, bo chciałem dosyć daleko od domu, ale ten biały stok mi nie wyszedł, e, więc za namową e, rodziców wybrałem Poznań, który wtedy e, e, połowie lat 90. był takim fajnym ośrodkiem, mocno się rozwijającym. Było wystarczająco daleko od domu, więc to był też dobry kierunek. Co prawda nie dostałem się jakby w pierwszym takim trybie na te studia, bo trochę przyspałem, jeżeli chodzi o terminy i, i, i jakieś tam inne rzeczy. Natomiast znów za jakąś tam mocną namową rodziców zapisałem się na taki... Startowy pierwszy rok jako wolny słuchać. Mhm. I jako, że jakoś tam przez ten pierwszy rok przetrwałem i wiem, przeszedłem, to, to już na tych studiach w Poznaniu zostałem. Nie byłem może jakimś super wyróżniającym się studentem, bo interesowały mnie tylko część z rzeczy, które, które tam nauczano ale udało mi się pracę obronić celująco, więc to nawet dla kogoś, dla kogo część rzeczy jest, bym powiedział, w całym tym modelu naszego wykształcenia, tak, że my się uczymy szerokiego wachlarza rzeczy, co jest swoją drogą bardzo dobre, no bo dzięki temu mamy szersze spojrzenie na świat mhm. niż wielu ludzi, nie wiem, w Europie Zachodniej chociażby. Ale to też dochodzę do wniosku, że nie z wszystkiego trzeba być najlepszym. Fajnie wiedzieć, jak działa statystyka, ale nie trzeba być w niej mistrzem, żeby prowadzić biznes, mm -hmm. bo prawdopodobnie jest ktoś, kto uwielbia statystykę i matematykę i może być doskonałym doradcą na każdym... Możemy go zatrudnić wtedy, możemy kiedy Możemy go, go zatrudnić i, i on przez to, że to lubi, to on będzie w tym kilka razy lepszy niż my, którzy wiemy, że musimy tego użyć, a, a, a nie sprawia nam to fanu. I dzisiaj to powtarzam swoim dzieciakom, że róbcie to, czy idźcie w tym kierunku, który sprawia wam e, bo Ale są goż, no... fan. Ale to nie jest tak a propos dzieci, bo, bo kształcenie się w naszym pokoleniu. Między nami jest tylko kilka lat różnicy. A kształcenie się teraz, moim zdaniem, to są zupełnie inne środowisko, do, do jakiego trzeba się wykształcić, tak? Zmiany są dużo szybsze, dużo częstsze. I właśnie bycie generalistą, posiadanie szerokiej wiedzy dużo bardziej pomoże niż bycie specjalistą. Czy to nie jest troszeczkę tak? Podważam, podważam tak to jest. twoje. Podważam znaczy, ten twój zgodzę fun. się z jedną rzeczą, że, e, że ten świat faktycznie coraz szybciej się kręci. Mhm. I e, e, tak, ale też nie każdy musi prowadzić firmę, bo to jest trochę, to jest trochę tak, że wiesz, że ta, ten zasób umiejętności musi być przypisany do celu, który sobie stawiasz w życiu. To prawda. Jeżeli ktoś chce, tak jak mój, nie wiem, starszy syn, przykładowo, ma umysł ścisły i on chce budować samoloty, chce polecieć w kosmos i tak dalej, i tak dalej. Czyli umysł inżynierski. Taki mocno inżynierski. E, sprawia mu to fan. No to, no to wiesz, on napisze rozprawkę, no bo musi, bo tam maturę jakoś każdy zdać musi, ale e, 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 moja rada jako ojca dla niego, no to no to musisz zdać, żeby pójść dalej. Tyle tylko ci jest potrzebne, w mhm. tym, żeby budować fajne e, rakiety, czy, e, 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 czy samoloty, czy statki kosmiczne, a ta specjalistyczna wiedza, jakby ten zakres, mhm. wejście głębiej jednak niż, niż, taki, niż większość ludzi w jakiś temat, powoduje, że my jednak ten świat też przesuwamy do przodu. Tak. To, y, 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 I to myślę, że to trzeba fajnie skor skorelować sobie to, co się lubi. To w czymś jest się dobrym? Tak, ale oczywiście my mówimy, mo można lubić tylko i wyłącznie nic nierobienie, tak? Ale to nie w tym kontekście mm -hmm. o tym mówimy, tak? Ale jest pewien Ja na przykład nie byłem nigdy fanem jakiejś takiej nadmiernej nauki. E, lubiłem wiedzieć, ale jakby no trochę lenistwo, trochę pewnie e, takie przekonanie, że na pewno i tak, jak to ktoś kiedyś wymyślił, to dzisiaj można i tak to zrobić inaczej, więc jakby tamta wiedza i tak jest trochę wtórna. Ale na przykład na olimpiady ekonomiczne, bo mnie ten temat interesował, z przyjemnością w nich brałem udział. I rozumiałeś tematy i to szło. I lubiłem to, tak? I, I jakby ten czas poświęcony na ten obszar traktowałem jako fajną rzecz. Czy nie jest tak, że leniwi ludzie robią naprawdę dobrych menadżerów? Stają się dobrymi menadżerami. Ja nie mówię leniwi, tacy, którzy nie chcą nic mm. robić, tylko tacy, którzy... Szukają skrótów. Ja myślę, że to jest no konotacja słowa leniwy, już jest taka negatywna mocno. Natomiast, eee. natomiast coś w tym jest. To znaczy, ja bym to nawet nie nazwał e, 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 w ten sposób, tylko kwestionujący rzeczywistość. Tak? To, to nie jest tak, że. Wszystkie czynności, które my dzisiaj wykonujemy, czy sposób, w jaki pracujemy, czy jaki jak odpoczywamy, czy, 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 czy w ogóle wszystko tak, z dużą dozą prawdopodobieństwa można uznać, że w przyszłości będzie realizowane w inny sposób. Zautomatyzowane w dużej Zautomatyzowane części. Automatyzowane na przykład. I teraz nie wiem o sukcesie, na przykład wszystkich przedsięwzięć, które robimy, w dużej mierze ich praprzyczyną przyczyną jest to, że my kwestionujemy, że e, e, my przez to e, w wielu wypadkach idziemy pod prąd, e, słuchamy mocno intuicji, jakby która nam podpowiada, e, a spróbujmy to zrobić jeszcze inaczej. Jest to bardziej naturalne. My byśmy tak chcieli dostać usługę e, i to powoduje, że Włączają się takie tryby, które, o których też chwilę temu rozmawialiśmy, że wchodząc na lotnisko, mówię, dlaczego to jest tak zorganizowane? No przecież e, 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 stanie kilka razy w różnych kolejkach. Jest to trochę to bez sensu. Jest, nie trochę nawet, jest <grym> bez sensu. Tak? E, Najlepszy e... dzień, jaki ja miałem, to pamiętam, jak po długiej karierze korporacyjnej ten mój status w liniach lotniczych spadał, spadał, spadał i moja ulubiona linia lotnicza przysłała mi już. Już nie tam czarną, złotą, srebrną, mm -hmm. tylko niebieską kartę, i powiedziała: A ja powiedziałem, najlepszy downgrade, jaki w życiu dostałem, tak? Bo nie latam tyle. Mm -hmm. Także rozumiem. Z zostawmy filozofię na chwilę, okay. pogadajmy o tobie. Skończyłeś studia. Co się dzieje między studiami a byciem prezesem spółki giełdowej, która w ciągu trzech lat podwoiła swoją wartość na giełdzie? E, dzieje się dużo i dzieje się szybko, e, tak w dużym e, skrócie. Oczywiście zaraz po studiach szukam swojej pierwszej pracy, jestem w Poznaniu, muszę się utrzymać, zakładam rodzinę, więc e, gdzie była pierwsza praca? Pierwsza praca, e, znaczy ja, ja zawsze pracowałem na kierowniczych stanowiskach i kończąc. Pierwsza studiach, praca po studiach już nie umiejąc jeszcze, tak mi się wydaje, e, zbyt wiele. Byłem, zostałem kierownikiem w sieci sprzedaży Liberty Poland. To była taka spółka, która była dystrybutorem Polkom Tela. I, I to było moje pierwsze zadanie. Pamiętam, jak dzisiaj 1600 zł brutto zarabiałem w tej mojej pierwszej pracy. Mhm. Byłem szczęśliwy, że w półtora miesiąca udało mi się znaleźć pracę. Nie rozglądałem się za kolejnymi. Chciałem zacząć już takie dorosłe, dorosłe życie i zarabiać kasę. I zarabiać kasę. I też udowodnił wszystkim dookoła, że to, to nie były łatwe, też czasy, jeżeli chodzi o znalezienie pracy, i tak dalej. I zacząłem tą pracę. Nie pracowałem tam jakoś bardzo długo, aczkolwiek prawie wszyscy, którymi zarządzałem, byli starsi ode mnie. To było bardzo fajne w ogóle doświadczenie, gdzie mi się wydawało, że coś umiem, a wiadomo było, że nic nie umiem, a z kolei i tak musiałem sobie poradzić. Mam nadzieję, że podoba Ci się ten odcinek. Jak wiesz, moim celem, moim marzeniem i moim wyzwaniem jest dostarczanie tobie wiedzy i motywacji, abyś mógł być przedsiębiorcą. Abyś mógł rozwijać się. Szukamy niesamowitych gości, znajdujemy ich i próbujemy znaleźć tematy, dzięki którym można się uczyć i motywować. Pracujemy z całym zespołem nad produkcją i dystrybucją tych odcinków, a dzięki partnerom możemy to robić bezkosztowo dla Ciebie. Partnerem audycji jest FOTC. Partner Google Cloud, który pomaga firmom wdrażać i optymalizować usługi oparte na chmurze. FOTC, Twój partner w podróży do Google Cloud. Partnerem Audycji jest Startup Academy. Wspierają samorządy i instytucje publiczne w rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Pomagają firmom i korporacjom generować innowacje i budować kulturę innowacyjności. Rozwijają startupy i skalują ich model biznesowy. Partnerem Audycji jest MobileMed. Chcesz wesprzeć zdrowie swoich pracowników? Szukasz ciekawych, nowych i inspirujących programów wellbeing dla Twojej firmy w nowym roku? Sprawdź corporate wellnesspl link w opisie. Podpowiedzą, doradzą, a co najważniejsze, dowiozą. Zadbaj o swoich pracowników, a oni zadbają o Twoich klientów i Twój biznes. Partnerem audycji jest Blue Rock. BluRock to firma specjalizująca się w inwestowaniu w nieruchomości komercyjne. Z nimi stworzysz stabilny i bezpieczny portfel nieruchomości. Na rynku mamy monopolistę telekomunikację polską z bardzo drogimi połączeniami telefonicznymi itd. I w tej kolejnej mojej pracy rusza projekt właśnie telefonii wip internetowej, która tam miała wiele oczywiście na tamten moment technologicznych jeszcze ograniczeń, ale miała jedną ogromną przewagę, że była dwóch, trzy razy tańsza niż mm -hmm. połączenia tradycyjne wykonywane w normalnej sieci. No i ten projekt okazał się fajnym projektem dla mnie, bo znowu był związany z technologią, już, już ciekawym, łączącym wiele, wiele elementów. W tej spółce nie można go było rozwijać, bo ona z kolei była częścią dzisiejszego Orange, czyli telekomunikacji polskiej, więc był konkurencyjny projekt. I razem z tym projektem trafiłem do tworzonej wtedy grupy spółek, na tamten moment to była pierwsza z tych spółek, nazywała się wtedy Spider, grupy spółek, którą zakładał Kuba Dwernicki ze swoim bratem, którą dzisiaj znamy, bo jest to też giełdowa spółka, już po tych dwudziestu kilku latach, jako Cyberfolks. I tak ta nasza przygoda się zaczęła i ja w tej grupie Zająłem się właśnie tym Wojpowym projektem telekomunikacyjnym mieliśmy kupę ludzi, w Polsce około setki ludzi, którzy choćby, ja przypomnę jeszcze, że to są początki internetu, mhm. początki w ogóle nowych technologii, cyfrowego świata, tak naprawdę maila sprzedawało się handlowcem, który tłumaczy, do drzwi, do drzwi. do czego to będzie kiedyś służyło i dlaczego firma musi mieć swoją wizytówkę w internecie i tak dalej, i tak dalej, więc e, 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 fartem było, że byliśmy w takim momencie, gdzie to wszystko się e, zaczynało. No i tak się rozwijały te nasze działalności, a ja później przejąłem tam jakąś funkcję dyrektora odpowiedzialnego za rozwój tej spółki i w którymś momencie do tej grupy naszych spółek dołączył też Adam Lewkowicz, pomysłodawca i, i, i taki twórca Verkoma dzisiejszego. Przy czym ten Werkom na początku był typowym software który robił soft oprogramowanie platformy do hostingu, właśnie. Ale robiliście je wewnątrz grupy, czy na wewnątrz zewnątrz? Wewnątrz grupy. Mieliśmy też zewnętrznych klientów, dla których robiliśmy na przykład platformę do IPTV. Y, y, czy jakieś systemy billingowe, ale, y, ale core, jakby początek tej działalności to było wydzielenie naszych zasobów IT do jednej spółki po to, żeby y, w ramach tej spółki tworzyć soft i platformy na własne y, 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 potrzeby do projektów, które realizowaliśmy. A tu ci wejdę słowo, to jest taka ciekawa rzecz, że spółka, która jest software bardzo ciekawie wy wyewoluowała i dokładnie to zaczyna się dziać z tymi software które powstały w ciągu ostatniej dekady, powiedzmy, czy tam półtorej, że też zaczynają szukać czegoś innego niż tylko pisanie softu na zlecenie, prawda? Oczywiście. I to troszeczkę tak samo było z Verkom'em. Yy, bardzo podobny case, czyli jeszcze gorszy myśmy trochę mieli, no bo, bo? jak robisz software house na potrzeby grupy, hmm to masz... Jesteś nierynkowy. Jak wystawisz faktury dobrze i miałeś dobry rok, to masz 100 tysięcy na plusie. Jak źle coś powystawiasz albo masz słaby rok, to masz 100 tysięcy na minusie. I koniec. I koniec. I, koniec. I jakby y, 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 wszyscy narzekają, no bo, bo IT jest tym obszarem, gdzie tak naprawdę kumuluje się duża część frustracji związanej z rozwijaniem jakiegoś projektu. Na IT się tak łatwo narzeka. Tak i i y, dlatego super, wydaje mi się, że y, w którymś momencie nawet nie ja, tylko Adam właśnie Lewkowicz, mając jak zwykle więcej energii i pomysłów niż, y, niż doba godzin. Stworzył właśnie pierwszą własną platformę w ramach Werkoma. Platformę komunikacyjną, która zebrała wszystkie kanały komunikacji na tamten moment, bo to przypominam, to, to trochę. Początek lat 2000, tak. Nie? Początek lat 2000, więc, więc tam wtedy. był I elektroniczny faks, SMS-y się wysyłało SMS -y, Nokia, Tak, Uch. tak, tak, tak. Do dzisiaj mam tam w szufladzie z dwie fajne Nokie. W każdym razie zebrał różne kanały komunikacji na, do jednej platformy. My przez to, że w Erkomie robiliśmy soft dla hostingu przykładowo, tak, no to opanowaliśmy technologię związaną z przyjmowaniem, wysłaniem maili. Jako, że w, robiliśmy platformę do, nie, dla Wojpa, czyli do telefonii, no mieliśmy opanowane e, obszary komunikacyjne, mhm. takie stricte związane z. Głosowe. Głosowe. I faksowe jednocześnie, bo wtedy ta technologia mhm. była jakby połączona. Przez to, że widzieliśmy, że fajnie się rozwijają SMS-y, ja trochę miałem tego backgroundu z, z tamtego obszaru, no to dołączyliśmy do tej platformy również możliwość wysyłania, wysyłania SMS-ów. Połączyliśmy to wszystko, co nie jest oczywiste. Większość naszych konkurentów do dzisiaj nie jest w stanie wytwarzać czy łączyć tych technologii w jednym miejscu. Dokupuje sobie spółki albo te kompetencje, bo wewnętrznie nie jest w stanie ich stworzyć. A wtedy y, 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 platforma ta, nasza pierwsza, powstała czy, pomiędzy 2.5 a 2.8, więc 2008, więc to jest y, 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 taki okres, no to myśmy y, dostarczali jedyną, na ile byliśmy w stanie zweryfikować, oczywiście na świecie, taką zintegrowaną platformę, która miała wszystkie te cztery kanały. Mhm. I, I tacy z siebie zadowoleni byliśmy, no, ale mówimy, no ale to widocznie. E, jeżeli nikt tego nie zrobił, to może to jest bez sensu. Prawda? No bo widzieliśmy nasi konkurenci, nie wiem, w obszarze mailowym, biegli już, bo ten mail już zaczął funkcjonować. Ci, którzy robili proste smsy, też już biegli, a, a my to wszystko poskładaliśmy do kupy i tak się zastanawialiśmy, długo się zastanawialiśmy, czy to ma ręce i nogi. A, czy był taki pierwszy klient, czy też duży klient, który zmienił wasze zdanie? Wiesz co, takim pierwszym klientem to byliśmy sami my. To mówiłeś. Tak, i to było takie ale przekonanie, to nie jest ręczne. To trochę nie był rynek, tylko, tylko my, te nasze usługi zawsze robiliśmy. Nieważne w, w której spółce, to, to jakby takim korem było, żeby była faktyczna potrzeba, że, że to komuś w czymś pomaga. I ja zawsze to mówię na, w ten sposób, że wiesz, mój brat skończył ciężkie studia medyczne, nacharował się na tych studiach. Później jeszcze pracując przez długi czas, bardzo ciężka praca. Ale za to z takim. No fajnie być lekarzem. Nawet fajnie mieć w rodzinie lekarza. Tak? Pozycja społeczna Pozycja jest społeczna. ciągle wysoka. A to, co my robimy, może aż tak się mocno nie napracowując, to też pomagamy, tylko że firmom i jakby ta koncepcja, gdzie robisz coś, co zostawia dużo e, pozytywnej energii. Mhm. Jest chyba tym takim największym motorem tego, że ty tam na drugi dzień chcesz wstać i, i znowu e, e, zmagać się z wszystkimi tymi. To, to ja wrócę do mojego pytania. Mm -hmm. Bo to fajnie brzmi, co mówisz, ale czy pamiętasz ten moment rynkowy, nie wewnętrzny, kiedy zrozumieliście jako zespół zarządzający, że to jest dobry produkt i to zadziała? A może ten klient duży, bo mieliście Wiesz, takich co? klientów, okay. mieliście, macie dużych klientów, od DK do LPP, do Impostów i międzynarodowych. Pamiętasz ten moment? Pamiętam ten moment, bo takim faktycznie dużym pierwszym klientem, gdzie pamięta, pojechaliśmy do, do tej spółki, tak się zastanawiam, nikt nas nie znał. Byliśmy mhm. jakimś takim no-name'em, już naprawdę no-name'em. To, co byliśmy zawsze przekonani, to, że mamy dobrą technologię, że tu jesteśmy jakby nie do. Nie do ruszenia. Natomiast no, jednak, brand to jest coś tak silnego, co, co, co daje ci ten power do skuteczności w działaniu. I takim klientem była właśnie Ikea. I e, e, oni mieli bardzo duży w tamtym momencie jeden z największych programów lojalnościowych. A, Wszyscy kupowali w Ikei i byli zapis zapisani do tego ich programu. To były milionowe wysyłki, i, e, i oni te wysyłki realizowali. Tak, żeby poinformować jakieś promocji, która na przykład startuje w weekend, to zaczynali te wysyłki SMS-owe głównie e, koło wtorku. Żeby, żeby, żeby przepustowość. Przepustowość, żeby rozesłać te wszystkie komunikaty przed weekendem. W Większości im się udawało. Nieraz się to przeciągnęło jeszcze na wysyłki jakieś w sobotę. I my na jednym, drugim spotkaniu no jak, niemożliwe. To takie wolumeny, to jesteśmy w stanie przepchnąć dużo sprawniej. I się tam założyliśmy w tej ik. Założyliśmy się, że my to zrobimy w cztery godziny. Całą tą wysyłkę. Te miliony. Te, te miliony, które są. W piątek zaczniemy, jak oni chcą mieć... Spokój, że to zaczniemy najwyżej wcześniej, żeby to nie było z 16 do 20, bo to był najlepsze okienko w sumie. Mhm. Ale to możemy o 10 rano zacząć. Nieważne, jeżeli w 4 godziny to wyślemy, wszystko dojdzie i tak dalej. To oczywiście zapłacą nam za tą zrealizowaną pracę. Jak się spóźnimy, to ta wysyłka jest gratis. To były kosmiczne wtedy pieniądze. No bo każdy SMS kosztował. Bo każdy SMS kosztował, a my mieliśmy. Podjęliście to ryzyko? Oczywiście, to dla nas było. Oczywiście ten... oczywiści nie jest oczywiste. E... Oczywiście dlatego, że to z naszej perspektywy nie było aż tak duże ryzyko. My widzieliśmy, jaką mamy przepustowość, jaką zbudowaliśmy maszynę, Aha. więc e, e, wie, oczywiście mogło się coś wydarzyć po drodze. Wydaje mi się, że bez tamtego takiego właśnie podejścia my byśmy tego dealu nie mieli, bo ktoś by był zadowolony z rozwiązania, które funkcjonowało, ale się wszyscy nauczyli, że. Ale to są te same Emocje się robi we wtorek, żeby ona doszła do soboty i to jakby wszystko pasowało. To, to wiesz, wejść w jakiś taki. Yy, 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 w istniejący system, yy, yy, to ta nasza informacja była niewiarygodna, yy, że jesteśmy w stanie wysłać to w cztery godziny. Na... To, nie, to nie były te czasy, kiedy jakby Big Brother szedł z telewizji, to się wszystkie bramki zamknęły, tak, tak, w tym, bo po prostu te systemy nie były informatyczne telekomów, nie były do tego przystosowane, prawda? Dokładnie tak, ale trzeba było wiedzieć jak to zrobić i postawić sobie jakby taki cel. Plusem ogromnym tego dealu było to, że oczywiście jak to zrobiliśmy i to przeszło i... To I jest do dzisiaj naszym klientem, to minęło nie Ale wiem, 15 tysięcy. Zyskali, zyskaliście markę klienta, którą można było. Ale to była najważniejsza sprawa w ogóle, bo my już do każdego następnego klienta jeździliśmy na prezentację. Ja je robiłem osobiście z Tomkiem Pakulskim, dzisiaj członkiem zarządu, który był takim pierwszym pracownikiem, jakby. E, e, tej naszej platformy i myśmy opowiadali jedną prostą historię. Zrobiliśmy całe show, pokazywaliśmy i, wszyscy, i powtarzaliśmy to jak mantrę na każdym spotkaniu, już kończąc, bo nigdy nie sprzedawaliśmy. Zawsze mówiliśmy, co można zrobić dzięki tej platformie, pokazywaliśmy możliwości i, i, i tak dalej. I mówimy, wszyscy korzystają z nas. No nie wiem, choćby Ikea. A wtedy jakby ten SMS od Ikea miał każdy w telefonie, mhm. więc to nam otwierało mnóstwo rzeczy i to znowu to jest taki fart. Gdyby nie tamten zakład i jego wygranie nie moglibyśmy podjęcie ryzyka podjęcie ryzyka i to w, na a, wielu etapach budowania biznesu bo nie wiem czy w życiu to jest aż tak e, ale w biznesie na pewno e, to jednak ta odwaga i to e, 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 i takie wejście w drzwi które nie wiemy, czy dalej są schody, czy jest przepaść, to, to daje ten ekstra speed dla, dla biznesu. Oczywiście może tam w którymś momencie się potknąć nie, można się potknąć, ale wiesz, u nas naturalnym procesem jest wśród wszystkich pracowników, które mamy, my wolimy, żeby oni się sto razy potknęli, bo tylko wtedy się uczą. My wiemy to po sobie. Ja a uczę się tylko na, na porażkach. To... A pamiętasz jakąś taką bolesną porażkę z tych początków? I Ja długo oczywiście, te, te, te pierwsze razy to one były takie, bo brakowało tej świadomości. Nie? I, I brało się każdą porażkę no, bardzo osobiście, jakby w takim kontekście, że nie dałem rady, tak? Zrealizować jakiegoś tam przedsięwzięcia. Dopiero z czasem to przychodzi, że, że po pierwsze ta porażka jest po coś, że ona ma Ci dać albo czas na zastanowienie, albo wzmocnić Cię z jakiejś innej strony. I dzisiaj powiem tak. Dzisiaj obawiam się czasów, czy czasu, w którym tych porażek nie ma. To znaczy, o. jest takie stare żydowskie powiedzenie, że, że Ty już powinien zacząć płakać, jak jest dobrze. Aha. E, I śmiać się, e, kiedy jest źle. E, dlatego, że jednak w życiu, w biznesie e, tak czy tak mamy do czynienia z falami. I, mhm. I te fale przychodzą i odchodzą. I jest tak, że oczywiście mogą mieć różną długość, różną wysokość. Natomiast e, nie znam e, e, w historii przypadku, że ktoś miał życie usłane tylko i wyłącznie różami. Mhm. Ani też, ani też w tych naszych doświadczeniach to, to, to zawsze było tak, że e, któryś z biznesów zawsze szedł wolniej i to był czas na to, żeby, ok, no tu usiąść zastanówmy się, dlaczego to idzie. skończył się biznes, skończył się rynek na to, coś my źle robimy. E, e, powtarzamy schemat, no bo powtarzanie schematu ma bardzo dużo plusów w biznesie. Do pewnego również. momentu. Do pewnego momentu, dopóki on działa. Mhm. I dopóki działa, dotykanie tego mechanizmu jest yy, yy, przeciwskuteczne. Nie jesteśmy w stanie zwykle osiągnąć dużo więcej, a możemy rozregulować zegar. Natomiast w którymś momencie on przestaje działać i wtedy trzeba go wziąć na warsztat, zastanowić się jak go ustawić na nowo, po to, żeby on miał tą moc wzrostu w kolejnych, w kolejnych okresach. Więc tych porażek, może z takich spektakularnych, przepraszam, ale dużo nie ma, ale najbardziej bolesne to są takie porażki związane z ludźmi. O. Z ludźmi, z którymi pracujesz, których masz gdzieś koło siebie, którym poświęcasz energię i czas. I ja pamiętam wcale niedawno, pewnie z 10 lat temu, E, e, rozwijaliśmy kolejny projekt. E, znowu super sprawę, bo e, w tym obszarze komunikacji jest naprawdę bardzo dużo mm, e, e, potrzeb rynkowi. One też się bardzo zmieniają. Ta komunikacja marketingowa, z tej komunikacji marketingowej, której zaczynaliśmy, ona bardzo fajnie się do dzisiaj rozwija oczywiście, ale ona się zmienia i my w którymś e, momencie doszliśmy do wniosku, że będzie w ogóle coś takiego jak komunikacja transakcyjna jak to, że ten świat się jednak zmienia i wysyłanie, nie wiem, jednego komunikatu do milionów odbiorców ma sens, tak jak w przypadku Ikei 15 lat temu, tak? Że to, okej, okay, no bo chcą powiadomić w krótkim czasie konkretne, konkretne osoby, tam każdemu można oczywiście spersonalizować ten przekaz, że dostać inny kod i tak dalej, no ale świat się zacznie zmieniać, coraz więcej jest transakcji wykonywanych w świecie cyfrowym i do tych wszystkich transakcji będzie potrzebny też Jakaś forma powiadomienia, że coś się odbyło. Albo autoryzacji. Albo autoryzacji, albo po prostu zostawienia śladu, że mm -hmm. coś miało miejsce. Więc my zakładaliśmy ten kolejny y, y, projekt, właśnie dedykowany komunikacji transakcyjnej, z 10 lat temu. I tam do tego projektu zatrudniliśmy bardzo fajnego y, człowieka, który studiował za granicą, był otwarty, był zielony, tak jak ja po studiach, ale miał dużo entuzjazmu i potrafił łączyć kropki. I pracowaliśmy z nim 2-3 lata nad rozwojem tej, tej nowej usługi. Bardzo intensywnie, bo to taki jest etap oczywiście, jak uh -huh. się tworzy jakąś usługę, że tej pracy jest dużo. I on w którymś momencie przyszedł do mnie i powiedział, że zmienia pracę. W trakcie projektu. W trakcie projektu po takich y, 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 pewnie z trzech latach. Jego motywacja była bardzo szlachetna, y, 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 bo chciał robić biznes ze swoim przyjacielem, który był trochę już chory, a kiedyś sobie obiecali, że razem zrobią y, jakiś projekt. I mimo, że widział, że tu ma to większy prawdopodobnie biznesowy sens niż tamten projekt, to jednak. E, 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 szlachetnie, fajnie, jakby do tego poczyt. Dla mnie to była duża porażka, bo dużo czasu, energii, jakby poświęciłem pracując e, e, z tą osobą. E, I tak pamiętam to jako taki. Taki trochę cios, wiedząc w którym miejscu ten projekt będzie za chwilę. Natomiast ja dzisiaj jestem mocniejszy. Ja już dzisiaj wiem, że na to miejsce znalazłem oczywiście inną osobę, która dalej prowadzi, super prowadzi ten... A to przez to trzeba przejść, nie? Przez to trzeba przejść. Jako lider, że musisz zdać sobie sprawę, że ludzie są bardzo ważni, ale nie są niezastąpieni. Ale nie są, wiesz, to trochę tak jak się o tym mówi. E, nie wiem, dla mnie to ciągle jeszcze brzmi trochę strasznie. Bo, e, bo to jest straszne. Bo to trochę jest straszne, nie? Bo to wystarczy się zamienić trochę rolą i, i postawić się w miejscu takiej osoby, co oznacza też, że mimo że to jest prawdziwe i ma dużo sensu, e, ta sytuacja mało tego. Dzisiaj jestem przekonany, że nawet wśród osób, które dzisiaj prowadzą różne projekty, ja ich powinienem zmieniać, chociażby po to, żeby dać im inne impulsy, że. Możliwość rozwoju. Możliwość rozwoju, ale też możliwość rozwoju danego projektu, bo on zawsze będzie jakąś. Cząstkę tego szefa projektów sobie miał i oczywiście nic w tym nie ma złego, ale jeden człowiek to jest za mało na dzisiejsze potrzeby świata. Tak? Ale wiesz co, ja miałem taką zasadę pracując w Dellu czy w Samsungu, mm -hmm. w dużych korporacjach, którą kiedyś wyczytałem w jakiejś książce, nie pamiętam już nawet jakiej, chyba Malcolma Gladwella, że możesz być kółkiem zębatym w mechanizmie. Im większym kółkiem zębatym jestem, tym wolniej się kręcisz, większą moc nadajesz. Jak jesteś małym kółkiem, to musisz zasuwać bardzo uh -huh. dużo, i tak dalej. Ale możesz być zawleczką. Uh -huh. A zawleczka służy do tego, żeby te kółka nie wypadały, prawda? I z punktu widzenia pracownika, nie pracodawcy, uh -huh. nie firmy, no to bycie zawleczką jest bardzo dobre, bo uh -huh. jesteś bardzo ważną osobą, bez której to się nie spina. Z punktu widzenia e, pracownika. Takie osoby są najważniejsze, żeby się rozwijały. Tak mm. pewno twoja kariera również się rozwijała, że te osoby, które są kluczowe dla jakichś projektów, robią najszybciej największą karierę. Mm. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Tak się zgodzę i to jest, wiesz, to jest trochę tak, że nawet z tym naszym takim znów trochę unikalnym podejściu, bo ja jestem w stanie, nawet osobie, która wiem, że jest zaangażowana czegoś, w danym typie zadań na przykład sobie jakoś nie radzi, mimo że ja ją widzę w tej roli, dać cztery inne stanowiska czy zadania, bo my jednak mocno wiążemy się z tymi ludźmi. Wiele osób u nas w organizacji jest pracuje od początku. Nie? To jest kilkanaście lat, co wiesz, co też nie jest jakimś tam standardem. Oczywiście dobieramy kolejne osoby jakby do tego zespołu, on rośnie, kompetencje się zwiększają, ale też wiemy, że ludzie mają różne fazy w życiu. Nawet wiesz, w takim y, y, są fazy, że y, y, ja to pamiętam ze własnych doświadczeń mojej żony, tak jak y, y, jej jakaś tam zagraniczna korporacja po urodzeniu dziecka powiedziała: OK, ma pani prawo tam do jakiegoś skróconego, ale to w piątek proszę wziąć. A ona jechała 40 minut do pracy, a chciała godzinę wcześniej, żeby jakby szybciej karmić dziecko i, i, i tak dalej, i tak dalej. Dlatego u nas wiesz, y, już. Jakby mając te doświadczenia, tak, to, to my w Werkomie to mamy, ja nie wiem, w tej chwili z pięćdziesiątkę dzieci, może już więcej nawet. W sensie. E, Stwarzycie warunki takie, tak, że jest łatwiej. Że, że ma być łatwiej i te osoby, te kobiety w wielu wypadkach, które wracają później po, wiesz, po takim okresie, mogą wrócić do tych samych zadań, ale często one już są na innym etapie, etapie czego innego też oczekują od firmy i. I często dostają nowe zakresy, takie, które będą jej bardziej pasować, im bardziej pasować do, do etapów, w którym są w życiu. I tak samo, wiesz, to pewnie moja praca 10 lat temu, 5 lat temu i dzisiaj, to, to są zupełnie różne... Ale firma tak, się jest, zmieniła. Firma się zmieniła, ja się zmieniłem, to świat się zmienił. Porozmawiajmy o tej zmianie, bo mhm. zaczęło się od SMS-ów dla mhm. Ikei, mhm. jakieś tam poczty i tego typu rzeczy, a w tej chwili, jak czytałem na Waszych stronach, przygotowując tę rozmowę, to nawet stworzyliście taki... E, taki, taki Skrót, tak? Bo zawsze się mówi SaaS, czyli Software as a Service. Wy macie CPAAS, czyli Communication Platform as a Service, czyli platforma komunikacyjna jako usługa. Co to jest? Okay, to I macie w klientów w nawet... 108... Poczekaj, poczekaj jeszcze zadam pytanie, bo macie klientów w 180 krajach. Idziecie, kupujecie spółkę w Stanach Zjednoczonych. Co wy takiego robicie? No, macie super wyniki. Spółka jest zyskowna. Pobraliście kapitał z giełdy, żeby się rozwijać. Co Wy takiego robicie, że to jest takie ekscytujące, a nie widoczne dla Kowalskiego? No to po kolei. To, co robi werką dzisiaj, to faktycznie dostarczę na rynku platformy komunikacyjne. Jedną z mojej perspektywy oczywiście, ale to może być zboczenie zawodowe. Kluczową w ogóle. Kluczowym obszarem w każdej firmie jest komunikacja. I ta wewnątrz firmy, i ta na Czyli zewnątrz. z pracownikami, i tak, z klientami. I z klientami. E, firmy, które możemy dzisiaj uznać za firmy, które odnoszą jakiś sukces, to są firmy, które mają dużo klientów coraz mhm. więcej tysiące, miliony y, y, klientów. Takim firmom my na co dzień pomagamy w tym, żeby one jeszcze sprawniej, jeszcze efektywniej, jeszcze bezpieczniej mogły się z tymi swoimi klientami. Komunikować właśnie za, z wykorzystaniem tych różnych kanałów komunikacji. Zwykle jeszcze w jednym nawet momencie korzystając z różnych tych kanałów komunikacji. I my pomagamy, pomagamy, pomagamy zaspokoić tą potrzebę rynkową. Wielokanałową. wielokanałowo i też chyba w sposób unikatowy po stronie saportowej, serwisowej, bo, bo my nie tracimy klientów. To jest trochę tak, że to case e, e, i case, tak, ale takich case'ów mamy więcej, tak, pewnie e, e, klienci typu Rosman to jest też pewnie z 12-14 lat. Co miesiąc korzystając z naszych usług, dobierając kolejne czy wykorzystując kolejne kanały, bo świat się zmienia, bo potrzeby tej organizacji ciągle się zmieniają, zwiększając wolumeny. Czy to jest komunikacja tylko marketingowa? Nie. Nie, to jest komunikacja marketingowa, transakcyjna, to jest powolutku już się zaczyna coś, co my znowu nazywamy komunikacją konwersacyjną, czyli że to brand, firma w sposób zautomatyzowany komunikuje się ze swoimi klientami, więc tych obszarów komunikacji jest dużo, to jest od, wiesz, wysłania faktury za e, mhm. zakupy w sklepie po informację o tym, że paczka już idzie, SMS-ie, z który umożliwi ci otworzenie jej tam w paczkomacie, czy w DPD, czy w jakiejś innej e, e, firmie kurierskiej po autoryzację e, e, przelewu, który dostaniesz SMS-em. Czyli tak, to... ja jako przedsiębiorca... Nie muszę się martwić o te rzeczy, kupując Waszą usługę efektywnie. No tak, my dajemy przede wszystkim możliwość korzystania w jednym miejscu z wielu kanałów komunikacji. Po drugie, jest to bardzo bezpieczne, bo na to kładziemy duży nacisk przez sam fakt, że korzystają z nas i banki, i duże organizacje, więc one na nas to wymagają i te nasze platformy są jakby do tego dostosowane. Ale co co bardzo e, e, ważne, ten świat komunikacji też się komplikuje. Z mhm. roku na rok dochodzą nowe kanały, dochodzą... E, e. To, co my nazywamy OTT, czyli WhatsApp, e Messengery, e Vibery, jako nowe kanały, standardy się zmieniają ciągle, czy to w komunikacji mailowej, jesteśmy chwilę po zapowiedzi starcie od 1 lutego, na przykład zmieniły się zupełnie wytyczne Google i Yahoo, jeżeli chodzi o e e e dostarczalność maili. I teraz... E e e bardzo słusznie zresztą, bo my na co dzień pracujemy i z globalnymi graczami, ale też z polskimi prowajderami, po to, żeby ta komunikacja była coraz bardziej bezpieczna, bo jest to też miejsce do phishingów, do, 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 do różnych negatywnych, negatywnych rzeczy. I, i, I znowu takie standardy ktoś musi tym firmom pomóc wdrożyć. A czy to nie jest tak, że bo Wy macie bardzo wymagających klientów? Klienci B2B szczególnie duży, mhm. duzi, mówiliśmy o Ikei, Inpoście, LPP, tych z Polski, tych za granicę też, przez to, że są wymagający, powodują pewien rozwój w waszej firmie i technologiczny, i procesowy, prawda? Czy to, czy to tak działa? Tak, oczywiście, oczywiście. To, to jeżeli pracujesz z liderami rynku, a to zawsze było naszą intencją, żeby dostarczać naszą technologię do liderów, no bo oni będą zawsze najbardziej wymagający, ale oni też będą najszybciej Rosnąć. A w tym modelu, w którym my, w sipasowym modelu działania, my rośniemy razem z tymi klientami, rozliczając się za mm -hmm. wysłane wiadomości, Im oni mają lepszy biznes, im oni więcej sprzedają, czy dostarczają swoich usług, tym my też zarabiamy więcej I, i to jest taki model, który od początku zakładaliśmy w Erkomie, że my nie chcemy sprzedawać usług i być takim typowym sprzedawcą. My jesteśmy goście od technologii. Chcemy pokazywać, jakie są możliwości i mamy tych przewag wystarczająco dużo. Wiadomo, że je trzeba też zaprezentować, bo nie wystarczy mieć fajną technologię i, i tyle. Ale my czytamy się dużo bardziej jak partnerzy. Jak my nawet takie relacje, wiesz, B2B, gdzieś na którymś etapie czujemy, że klient nie widzi wartości z, ze współpracy z nami albo... Yy, z różnych przyczyn, tak? Nieraz to jest może cena, nieraz to jest jakby ktoś wybiera inne rozwiązanie, bo kogoś tam... My mówimy, my nawet się cieszymy. Ci klienci, którzy są z nami przez dekadę czy dłużej, to są klienci, którzy wiedzą, że jakikolwiek kłopot by nie mieli w obszarze komunikacji, a tych kłopotów, uwierz mi, jest na co dzień wystarczająco dużo, oni mają partnera, który im zawsze... Pomoże i nieważne, czy jest weekend, czy jest 19, czy jest 24. E... Czy macie firmę dostosowaną do rodzaju klientów, których macie. Tak. I cały, cały model biznesowy jest ułożony w ten sposób, tak jak my byśmy byli IKEA jak my byśmy chcieli kupować usługi. I to jest coś wydaje mi się, bo wiesz, bo analizując, skąd się wziął sukces warkomu, to powiem Ci, jest dużo firm, nawet na naszym rynku, okej, okay, część kupiliśmy, ale, ale nie wszystkie, więc y, y, jest dużo firm y, 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 zaspokajających bardzo podobne potrzeby mhm. rynkowe. I teraz, dlaczego klienci, y, y, nasi klienci są z nami dekady? A, e, I relatywnie prosto nam się zaprasza klientów z innych spółek do korzystania z naszych rozwiązań. Oczywiście to z jednej strony jest technologia, bo mamy tam ewidentne jakby przewagi. E, ale z drugiej strony, to jest takie unikalne w ogóle podejście. Tak? Jak, jak ty sobie budujesz zespół na przykład? Ludzi, mhm. którzy pracują z tymi klientami, czy w dziale sprzedaży, czy marketingu, czy w saporcie, czy nawet w IT. To jest trochę tak, że nawet jak nie wiesz, co im powiedzieć, jak oni mają się zachować w konkretnej sytuacji, bo nieraz są takie sytuacje, że nawet prezes nie wie. No, pierwsza się z nią spotyka każdego z nią, albo no, za każdym razem też nie przyjdą się i nie zapytają. To my sobie powiedzieliśmy jakiś czas temu, że słuchajcie, no to zróbmy tak, żeby to miało oczywiście ręce i nogi. Ale no, jak sami byśmy chcieli, żeby ktoś nas potraktował w takiej sytuacji. I teraz jak my mamy kłopot o drugiej w nocy, w sobotę, bo gdzieś nastąpi jakiś atak hakerski, albo nie wiem, coś się mhm. wysypało po stronie technologicznej, po stronie naszego klienta, no to czy docenilibyśmy fakt, że ktoś po drugiej stronie odbierze telefon, zareaguje, podejmie działania, i w poniedziałek będzie wszystko działało? Oczywiście, że tak. I to jest według mnie coś, co, bo uczestniczę no, przez naszą spółkę, też przewija się, czy przez całą grupę, kupa startupów, firm, ludzi, którzy chcą robić biznes, i oni jakby nie czują tej potrzeby, że my jesteśmy wszyscy firmami usługowymi, i naszą a, podstawową, a, naszym podstawowym celem jest ułatwiać komuś życie czy prowadzenie biznesu. Czyli Wercom nie jest spółką technologiczną, jest spółką usługową? Jest spółką technologiczną, ale przede wszystkim. O mentalności spółką, usługową. usługową, no bo zobacz, bo spółki technologiczne, e, nawet gwiazdy były na rynku spółek technologicznych z fajną technologią, z jakimś, e, z czymś, z czego można było zbudować coś naprawdę wielkiego, ale czy nie wiedzieli o tym, czy, czy, czy nie wiem, czy na pokładzie nie mieli ludzi, którzy rozumieli, że sama technologia w sobie, Mhm. Jest nic nie warta. Dopiero, jak ją dasz komuś, jeszcze wytłumaczysz, jak z niej korzystać, i dobrze sportujesz, jak ten ktoś będzie miał z tego korzyść polegającą na tym, że jego klienci przykładowo będą bardziej zadowoleni, to on powie, dobra, ta technologia jest faktycznie wartościowa, ona, ma, ona daje coś pozytywnego w całym łańcuchu jakby, y, tych zdarzeń i to ma sens. Y, i to ma jakby sens, to wiadomo, ale szanse trwać. Bo jeżeli ty, ty tylko pokażesz coś fajnego, coś, co będzie się świeciło, albo nawet e, e, zaspokajała jakąś taką e, e, chwilową potrzebę, ale nie będziesz w stanie tego utrzymać, zrobić tej całej otoczki, a połączyć ten milionych kropek, które jest niezbędne do hmm. połączenia, żeby spółka ci wyszła. Wyszła w sensie, żeby ona zaspokajała potrzeby klientów, zarabiała, żeby akcjonariusze Twoi byli zadowoleni, żeby pracownicy Twoi byli zadowoleni, żeby firmy, które korzystają z ciebie, rozumiały, że jesteś dla nich partnerem, a nie kimś, od kogo mogą wziąć na chwilę usługę, bo jest ciut taniej. A jak tylko a ktoś inny przeżyć. zaproponuje lepszą cenę, to przeskoczą sobie tam. A więc znaczy, moim zdaniem na tym polega budowanie firmy. I jako, że to dla mnie też jest wiesz, takie główne aktywo moje dzisiaj, Vercom, akcje Werkom, spółka jest ważna. Twoje nie... osobiste. Moje osobiste, ale też pozostałych członków zarządu, mm -hmm. bo Adam, założyciel, jest dalej głównym akcjonariuszem w spółce, jest członkiem zarządu. Tomasz, który jest również członkiem zarządu, też jest akcjonariuszem spółki. Mało tego przy IPO udało nam się. Bo wcale nie jest to takie proste, podzielić się trochę z pracownikami tymi akcjami. Tych kluczowych zaprosiliśmy do programu Esopowego. Wszystkim daliśmy malutkie pakiety akcji, żeby takie na start, żeby też się poczuli z współwłaścicielami werkomu I to jest trochę tak, że, że trochę wszyscy muszą mieć interes w tym żeby yy, dobrze obsłużyć żeby, klientów. Żeby dobrze obsłużyć tych klientów, żeby ten biznes miał szansę być budowany w trwały sposób. Ja mam pytanie co do modelu biznesowego. Mhm. Bo zaczęliście od spółki wybitnie usługowej, która rozwiązywała jeden czy dwa problemy. W tej chwili wy ewoluowaliście w model sasowy. Większość przychodów jest stąd. Ja uwielbiam model sasowy. Większość moich inwestycji w startupy była w tym modelu. Pytanie, jak AI to zmieni, ale to zobaczymy. W którym momencie postanowiliście, czy to była ewolucja, czy rewolucja, żeby przejść z modelu usługi dla konkretnych klientów do modelu subskrypcyjnego? Wiesz co, ta historia Vercoma to jest droga ciągłej ewolucji. To jest ciągłej zmiany i dopasowania się. Ten taki mocniej sasowy model wynikał po prostu z tego, że myśmy chcieli ciągle dywersyfikować sobie tą naszą działalność. I żeby obsługiwać tysiące, czy setki tysięcy, czy miliony klientów, ty musisz troszeczkę inaczej tą firmę mhm. ustawić. Oto będą mniejsi klienci bo to automatycznie. będą automatycznie mniejsi klienci, więc my tą naszą taką zaawansowaną technologię dzisiaj trochę ciągle jeszcze przepakowujemy w prostsze, bardziej rozumiałe, Bardziej easy to use narzędzia, właśnie dla małych i średnich przedsiębiorstw, bo też czujemy się dzisiaj bardzo komfortowo obsługując 80 tysięcy klientów takich płacących nam na całym świecie na 180 rynkach. E, mając te, tak jak wspomniałeś, ponad 2 miliony klientów freemium, którzy już dzisiaj korzystają z naszego rozwiązania jeszcze nie płacą, ale robią nam super story, e, uczą się, e, przyzwyczajają do, integrują z naszym rozwiązaniem. Jest to komfortowa sytuacja, ale my chcemy mieć milion klientów płacących nam co miesiąc abonament. Mamy takie wewnętrzne przekonanie, że mamy technologię, która idealnie wpasowuje się jakby w ich potrzeby. Dzięki temu, że zrobiliśmy tą transakcję i przejęliśmy MailerLite'a, mamy dzisiaj też globalny brand, za pomocą którego jesteśmy w stanie te usługi tym klientom dostarczać. Jesteśmy w dobrym, y, 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 w dobrym momencie i znowu jak spojrzało się na oś czasu i na to, z czego Werką jak zaczynał, na obsłudze właśnie tych dużych klientów, i wszystko było po coś wbrew pozorom, bo dzięki temu my mogliśmy wyskalować naszą technologię, e, zrobić ją bezpieczniejszą niż ktokolwiek inny na rynku miał. E, zarobiliśmy też dużo pieniędzy na tym, które mm -hmm. mogliśmy inwestować dalej, przejmując Czyli mieć pieniądze na zakup firmy, tak? Mie e, mieć pieniądze. Myśmy tych zakupów zrobili kilka. E, e, mówimy teraz o ostatnim, ale pierwszym było przejęcie platformy e, serwer SMS. Ja nie wiem, czy to nie było najbardziej stresujące przejęcie. Dlaczego? Dlatego, że myśmy wtedy może zarabiali z 2 miliony rocznie, a kupiliśmy spółkę, która, za którą zapłaciliśmy zdychę. No ale nie kupiliście jej za gotówkę? E, w dużej mierze kupiliśmy ją za gotówkę, okay. korzystając oczywiście z zewnętrznego finansowania. I, i byliśmy na początku drogi. Mm -hmm. Nie Wcześniej robiliśmy... Bo, bo to była pierwsza taka transakcja. Bo to była taka pierwsza, a. większa transakcja. I nie wiedzieliśmy ani jak ci ludzie się zachowają. Byliśmy konkurentami jakby na rynku. Mm -hmm ani czy to jest te 10, to jest dużo, czy to mało, bo, bo, bo nie, wie, wiesz o co chodzi. Nie, nie wiadomo w tym momencie, czy te smsy się może skończą zaraz i e, pamiętam, że stres był największy przy tej e, pierwszej transakcji. Ostatnio jak wydawaliśmy te 400 milionów, to już było, że tak powiem, mieliśmy dużo więcej przekonania, że to jest bardzo dobrze zainwestowali. Chociaż to była większa suma i większa Chociaż do przechodów. Tak, nie? tak. E, e, no i wiesz, i spółka zagraniczna, ludzie e, w 30 lokalizacjach na całym świecie, e, no ale też my byliśmy w zupełnie innym. Skąd momencie. pomysł, żeby kupić taki globalny brand? E, no to znowu po kolei my wchodząc na giełdę e, e, szliśmy po konkretny cel. Myśmy chcieli zebrać 180 milionów na, na akwizycję. To był jakby. Tuż po COVIDzie wchodziliście na giełdę. Tuż po COVIDzie. W sumie to znowu taką małą dygresję to był mój drugi debiut, bo ja uczestniczyłem również w debiucie Cyberfolksa, wcześniej z 2 mhm. 22 na giełdzie. I to były dwa zupełnie różne IPO, zupełnie różne. RK wchodziła wcześniej, z trzy lata przed nami, więc raz, że my jako cała grupa byliśmy no nameem Dwa, był inny sentyment rynkowy. Trzy, myśmy te pierwsze IPO robili fizycznie, to znaczy spaliśmy tu niedaleko, najczęściej w Sheratonie, i rano przyjeżdżał po nas bus. I na pakował nas do środka i jeździliśmy od inwestorów do inwestorów robiąc spotkania. A COVID na koniec, wszystko zmienił. Na koniec dnia byliśmy padnięci, przekonywaliśmy ludzi do technologii, do rzeczy dla nas oczywistych, bo to był zupełnie inny moment też rynkowo, tak? Dla spółek technologicznych. Naprawdę to były, nie wiem czy nie najcięższe dwa tygodnie tego roadshowu, który tutaj w Warszawie robiliśmy. I moment nie był najlepszy i ten debiut był niezły, ale, ale, ale to nie było proste zadanie. W przeciwieństwie do debiutu Verkomu, gdzie my byliśmy już, po pierwsze, już spółka była znana, no bo yy, yy, RK w części yy, pokazywała oczywiście wyniki już Verkomu przez ten okres na mhm. więc yy, 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 już było łatwiej. Po drugie, robiliśmy to w covid więc w komfortowych warunkach, kamerki ustawione z naszego biura. Schodziliśmy sobie spokojnie na lunch w trakcie tych spotkań. E, e, swoją drogą e, e, od początku wiedzieliśmy, że mam bardzo zdrową, fajną spółkę, tak? To, to to łatwiej się zbiera pieniądze chyba. W tej Zdecydowanie też. tak. Więc myślę, że wszyscy, którzy zarówno osoby prywatne, które weszły w trakcie IPO, e, e, stały, weszły do naszej przygody biznesowej, mm -hmm. jak i fundusze, które zainwestowały czy instytucje, e, są dzisiaj zadowolone, aczkolwiek wiesz, to zawsze jest. Później jest zawsze łatwiej to ocenić, szczególnie jak wychodzić. Bo pamiętam, że jak kupowaliśmy maile Lite i yy, zrobiliśmy taką rundę przy tych większych inwestorach, to wszyscy tak kręcili. Bardzo drogo, drogo, po co? Za granicą, nie robiliście nic tak dużego. Yy, yy, ale na pewno Wam nie wyjdzie. Ale inwestor jest od tego, żeby obniżać ryzyko. Wiesz, to nie jest tak, że my się wszystkich słuchamy. To y, trochę tak. Na pewno było łatwiej, y, po pierwsze, zebrać taką kwotę, bo to, to nie była to w, w tamtym roku. To była y, y, w świecie technologicznym największa transakcja. W Polsce. W Polsce a druga chyba ogólnie, bo tam Orlen coś kupił jeszcze w tym roku dużego, a, a, a później byliśmy my, to, to wiesz, to jeszcze chwilę temu my byliśmy wyceniani na jakieś 400 milionów złotych, więc kupowaliśmy... No, razy dwa. Razy dwa, tak. I to jeszcze e, e, firmę gdzieś zlokalizowaną na, e, na świecie. Ale myśmy ich znali, my naprawdę... E, e, znaliście ich technologicznie, czy, czy, czy te zespoły ich, też poznaliście? Co, no bo cały ten proces e, M&A-owy to, to jest proces. I e, my wchodząc na giełdę, wiedząc po co idziemy, że chcemy kupić, myśmy wtedy jeszcze pierwotnie zakładali, że chcemy kupić się, rozrosnąć się w Europie. Jakby taki bliżej, tak bliżej do ogarnięcia Dlatego to było i dla inwestorów i dla wszystkich, to wszystkim pasowało, nawet my mentalnie byliśmy na tym etapie, że no to jest kolejny krok, no bo jak jesteśmy w Europie Środkowo-Wschodniej liderem, no to teraz wejdźmy sobie szerzej na, na Europę Zachodnią, tu jeszcze dokupmy sobie coś w Rumunii, Będzie, będziemy tutaj liderem takim y, 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 europejskim. Na całe szczęście dostosowujemy się szybciej niż, niż się świat zmienia, bo kupiliśmy tu oczywiście, bo my wtedy w rok po IPO i to przypomnę, bo to znowu zapowiadaliśmy w trakcie IPO, znowu nam wszyscy tak patrzyli na nas z niedowierzaniem, a dla nas cholernie ważne jest budowanie takiego, wiesz, wiarygodności. długofalowej wiarygodności. Mhm. I teraz my mówimy tak, w prospekcie napisaliśmy Chcemy zebrać 180 milionów, wydamy je w 12 miesięcy, dzięki temu yy, yy, poszerzymy jakby zakres naszego biznesu z tej Europy Środkowo-Wschodniej na, yy, yy, co najmniej na obecność europejską. Taki jakby był yy, plan tego biznesu i faktycznie kupiliśmy cztery spółki w ciągu 12 miesięcy. Oczywiście przygotowaliśmy się do tego procesu, to nie było tak, że yy, zaczęliśmy pierwszego dnia po IPO. Natomiast udało nam się w 12 miesięcy y, y, zrobić ten biznes. E, w ciągu tego jednego roku e, my trzykrotnie zwiększyliśmy zatrudnienie przez to, że kupiliśmy te cztery spółki. W ciągu tego roku e, jednego e, pięciokrotnie zwiększyliśmy nasze przychody e, e, w jeden rok. Nie? Mhm. My... Przez akwizycję. Głównie przez akwizycje, mm -hmm. bo one doskoczyły nam w tym obszarze, ale ten nasz oryginalny biznes w ogóle nie zwolnił, bo był jakby w tym całym, cały czas w tym trybie już ustawionego, dobrze działającego mechanizmu. A rynek poszerzyliśmy sobie, jak to tam ktoś liczył na którejś z prezentacji, 18 razy. Jeśli chcesz dotrzeć do przedsiębiorców, ludzi takich jak ty, zareklamować się w audycji, zaprojektuj swoje życie. Napisz na adres partner małpa zzz.media. Zapraszam do współpracy. Słuchaj, to ja mam takie pytanie. Bo MA, dla tych co nie wiedzą, MA to jest Mergers and Acquisitions, czyli połączenia i zakupy. O, tak chyba by się na polskie wytłumaczyło. S są takie dwa etapy MA, które moim zdaniem są kluczowe. Jeden to jest wybór targetu. Bo Wbrew pozorom negocjacje, ceny i tak dalej, to, to, to wszyscy, cały, cały zarząd się zaangażuje. Wybór targe, targetu, a potem integracja post-merger, czyli po zakupie. Czy wy zbudowaliście zespół MA-owy wewnątrz firmy, który tym się zajmował? Jak duży on był? Jakby się opowiedział troszeczkę, bo to jest: no jeżeli ty robisz razy pięć w ciągu dwóch lat, mhm. no to coś macie w sobie, czego większość polskich spółek pewno nie ma i mogłaby się nauczyć, żeby to robić. To jest jedna rzecz. A to jest jedno pytanie. To, to, to pytanie ja za chwilę zadam następne. Dobra. No to faktycznie to tak jest, że my ten zespół mamy współdzielony, tak bym to nazwał, razem z Cyberfolksem, mhm. Bo my od początku tych 20 lat to rozwijamy się e, z Zak jednej strony organicznie, i z a z zakupami. drugiej strony e, zakupy. I te zakupy to jest często rynek, Poszerzenie jakby Albo kupujecie klientów, albo kupujecie technologię i produkt. Albo nieraz kupujemy technologię i, i, i produkt. I w samym werkomie to my do tej pory zrobiliśmy łącznie pewnie z osiem y, y, różnego typu inwestycji, tak to nazwijmy. W Cyberfolk się pewnie jeszcze więcej, z 20, ale wcześniej nasze doświadczenia też. Tylko one były mniejsze kiedyś. One były mniejsze, oczywiście. I to jest fajny model, bo tak się uczyliśmy. To, mm -hmm. to, to tak, jak ja wspominam, ten pierwszy serwer SMS, to, to wiesz, to, to jest trochę tak, że przełamujesz barierę, patrzysz, coś ci wyszło tu, coś ci nie wyszło. Okej, okay, dobra, to następnym razem już to robimy inaczej. I, i my sobie zbudowaliśmy taki zespół, mamy y, 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 Cifa takiego zespołu, który. Ma ciągle zlecenia, bo taki proces to nie jest miesiąc, to nie jest pół roku. W niektórych wypadkach to jest kilka lat mm -hmm. rozmów. Ja pamiętam z fresh maila, którego kupiliśmy, to ja z Pawłem salą na temat. Ewentualnej akwizycji. To ja rozmawiałem 6 lat przed fizycznym, jakby przeprowadzeniem, później 4 lata przed dwa. Trzeba się spotkać, poznać. Trzeba się spotkać, poznać, powiedzieć, że to ma sens taki i taki, że e, e, zwykle w szczególności jak się robi takie transakcje z, trochę z konkurentami jakby rynkowymi. Mhm to wiadomo, że to, to, to jest ekstra. Ale my też dużo rzeczy nie zrobiliśmy, proszę pamiętać. Także to jest trochę tak, że my tych... To jest jak w sprzedaży, że ten lejek jest naprawdę... Musi być tam szeroki, bo zależy, co się chce kupić. My zwykle kupili, kupujemy spółki od fajnych ludzi. Jak się nam udaje z nimi Czyli pracować, to jeszcze lepiej. Jak się nam zostali. uda, żeby zostali to teraz mamy więcej know-how, wcześniej widzieliśmy, że jak już zapłacimy te środki, rozliczymy transakcje, to już jakby motywacja jest dużo mniejsza do, jakby do pracy, to jest też to trochę oczywiste. Trzeba trochę inaczej płacić chyba, nie? Trzeba inaczej płacić, to już w Mail-Lite mamy super w ogóle model, to majstersztyk. Czyli jakby, Ernaut, długi dla founderów? Nie, właśnie Ernaut, to byśmy nie zrobili tej transakcji, nie? I, 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 I to już było tak, że tam już raz papierami rzucili w trakcie tych e, negocjacji? E, negocjacji, bo myśmy chcieli to zabezpieczyć na każdy możliwy sposób, bo mówimy taka kasa, nie wiadomo co to za spółka, teraz mamy inwestorów, jakby to były nasze pieniądze I jeszcze trochę inaczej, a, a giełdowe pieniądze... A sądę, że merle, merle, merle to są Amerykanami? E, nie, nie na, na szczęście nie. Oni są tutaj z Litwy, więc okay, jest o tyle łatwiej. troszeczkę łatwiej, bo mentalność mamy podobno Bardzo fajni ludzie w ogóle. Oni mieszkają na co dzień w Nowym Jorku, ale, ale jakby tu background mają jakby mhm. stąd. I, i, I cała ta transakcja była taka, że myśmy część zapłacili w cashu a część wymieniliśmy się akcjami I oni dzisiaj są ważnymi akcjonariuszami. Ważnymi akcjonariuszami Vercomu, bo też nie chcieliśmy robić R-nautu. no bo jak zrobisz RNAuto na przykład na Mailer no to cały know-how, cała jej wiedza nie? E, e, idzie tylko w jeden projekt. I on może, wiesz... A w ten sposób macie akcjonariuszy, tak, którzy Tak, mamy mogą... akcjonariuszy. Im się bardziej dzisiaj opłaca, a trzeba, że jakby te zasady muszą tak być ułożone, że chcąc, nie chcąc, każdy jest szlachetny. No ale jednak jakby, jeżeli ten cel jest taki wymierny, no to, to naturalnie organizm jakby, czy umysł koncentruje się na nim. I dzisiaj oni będąc akcjonariuszami istotnymi w A też operacyjnie pracują już? Nie? Też operacyjnie też, pracują, okay. ale my pracujemy już na wspólny sukces. Na jak... całą firmę. Na całą grupę i za chwileczkę prawdopodobnie dołączymy jeszcze kolejny, e, e, kolejny jakiś podmiot. To jak my dzisiaj rozmawiamy... Większy. E, e, my, my pracujemy nad tym. E, jak my rozmawiamy kto by nam pasował do tej układanki, no to, to, to rozmawiamy też z nimi. I, i jakby to jest nasza wspólna układanka. Czyli oni patrzą z innej półkuli, oni więc mają inną innej... opiekę. I to jest, wie... to, to nie wiem, czy nie naj... największy zasób, nie? nie największy zasób. Zrobili nam bardzo fajny w zeszłym roku, no nawet nie w zeszłym, w zeszłym roku, tak, bo jesteśmy na początku następnego roku. Bodajże w październiku byliśmy przez tydzień, robimy takie workation sobie. To jest mhm. w ogóle super. Oni to zaczęli robić, bo oni mają firmę rozproszoną. W dalim, rozproszoną. Więc gdzieś ci ludzie muszą się spotkać, gdzieś trzeba yy, yy, się bardziej poznać, ale też wtedy mieć miejsce na to, żeby coś popracować, yy, yy, ustalić i tak dalej. I teraz mieliśmy w październiku takie location właśnie w Nowym Jorku. Oni tam na co dzień mieszkają, więc wiesz, wszystko wiedzą. E, zorganizowali to tak perfekcyjnie, że byliśmy w najlepszych galeriach. Bo nam chodziło znowu o szukanie ścieżki wzrostu e, na kolejną dekadę. Fajnej ścieżki wzrostu. Pamiętaj, że Verkom przez ostatnie 10 lat urósł 50-krotnie. My podwajamy biznes co dwa lata. I to jest, wiesz, to jest... E, I robimy tak od... Ponad dekady. To nie jest, że, że wiesz, że teraz kupiliśmy jakąś spółkę i podwoiliśmy sobie e, biznes, i teraz ciągle musisz się szpilić i szukać ścieżek, które przy zmieniającym się świecie są w stanie doprowadzić cię do tego, żebyś ty mógł, tak jak zadeklarowaliśmy mhm. naszym akcjonariuszom, ale też sobie samym, bo też jesteśmy akcjonariuszami, że nas interesuje biznes, który ma taką dynamikę wzrostu. Czyli spotkaliście się z Leafinami i co wam powiedzieli? Takiego, bo Powiedzieli, że to zmieniło ci optykę, tak? Zmienia optykę o tyle, że e, wiesz, cała ta transakcja i to, że oni dzisiaj są e, e, w e, mm -hmm. Wilnie, myślą bardzo podobnie, bo jakby oni też wyrośli z tych samych jakby okopów, że tak powiem, z jakich my wyrośliśmy, ale dzisiaj patrzą na świat jakby z tego Nowego Jorku, e, e, z tego, jak tam. Jednak inaczej podchodzi się do biznesu, do przyszłości, do e, e, budowania tej skali. Jak my się spotykamy z inwestorami ze stanu, to oni mówią: Wasze liczby są e, zbyt dobre, żeby były prawdziwe. Nie ma biznesu, które. Tak są w stanie rosnąć i jeszcze do tego generują praktycznie od pierwszego roku dodatnie przepływy i, i, i jesteście w stanie zarabiać i, i, i tak Coś rosnąć. jest nie tak. Coś jest z Wami nie tak, bo nie z tymi spółkami, które my mamy tu u nas na Nasdaku czy, e, 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 czy na. Jak to mówią Amerykanie, Jobuks, a kukt tak? Na, na tym. I to zupełnie jest inne patrzenie i jakby. Ty po takim tygodniu, dobrze zorganizowanym, po spotykaniu się z mentorami, fajnymi, którzy tam jakby e, funkcjonują, e, w tamtej rzeczywistości, która jest kompletnie inna od naszej? Rynek jest większy. Rynek jest większy, ale ludzie mają co, szczególnie w Nowym Jorku, ale ludzie mają zupełnie co innego jakby w głowach. Wydaje mi się, że wiesz, nas nie stać na tamto, bo myśmy wyrośli w Polsce. Ja jestem jedną z rzeczy, z której jestem najbardziej dumny nie to stać jest to, mentalnie nie znać chyba mentalnie, że my od pierwszego miesiąca... Jak ktoś mi mówi, że zakłada e, firmę i że e, wiesz, w amerykańskim stylu, jak mój jeden z konkurentów Twilio, którego tam straty są w setkach milionów dolarów i on nigdy nie był, nigdy nie był rentowny i ja muszę z nim konkurować, gdzie on tą rentownością w ogóle się nie musi przejmować, tak? Mhm. A a ja jednak cały rozwój mam ze swoich środków. Okej, okay, z giełdy wzięliśmy pieniądze, ale wcześniej myśmy rozwój mieli na bazie tego, co zarobiliśmy na klientach. No ale patrząc na rozmiar spółki w tej chwili, to nie wzięliście dużo pieniędzy z giełdy. Wtedy to było dużo pieniędzy dla was i pewno dla giełdy, chociaż mhm. mieliście nad subskrypcję. No ale patrząc na ostatnią akwizycję i parę innych rzeczy, oczywiście ona częściowo była w akcjach, no to, to nie była duża suma pieniędzy. Nie była duża suma i to jeszcze raz. Jaka jest w tej dziś, chwili wycena? Wycena werkomu dzisiaj dobija do 2 miliardów złotych. Można no, jeszcze raz powtórzyć? Bo się za ten. Aha, jak, ja zam pytanie, jak, 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 jaką macie teraz wycenę? W tej chwili wycena werkomu na warszawskiej giełdzie e, to prawie 2 miliardy złotych. No właśnie, a to, to jest wiesz, mniej niż 10% tej sumy w tej chwili, w tej chwili. Oczywiście patrzymy z perspektywy giełdę, trzech tak, lat. Tak tak? tak, tak, tak. Wchodząc na giełdę, to oczywiście ta wycena była mniejsza e, i oczywiście rośniemy. Myślę, że nasi akcjonariusze super są zadowoleni z tego, w którym miejscu jesteśmy dzisiaj. Ja wiem, w którym miejscu będę na koniec tego roku i myślę, że jeszcze bardziej będą zadowoleni jakby akcjonariusze, bo... Mamy coś takiego, co jest super fajną rzeczą, która później trochę boli. To jest taka intuicja, taka nadwrażliwość w pewnych obszarach. Że jak mi główna księgowa mówi, jak, że zamknęła już rok i że taki, taki wynik, ja mówię, ten wynik to ja Ci mogę powiedzieć w styczniu, ale cieszę się, że zamknęliście mhm. rok. I że ciężko pracowaliście, ale my jesteśmy w stanie, wiesz, prowadząc stosowy no, biznes. Zasowy biznes jest jesteś w stanie przewidzieć. Tak? Przewidzieć z dużą dozą prawdopodobieństwo. Oczywiście coś negatywnego może się wydarzyć. Pozytywnego, pozytywnego również, również więc, więc to nie jest tak, że my jesteśmy giełdową spółką, więc my nie publikujemy prognoz, więc ja głośno o tych rzeczach nie, nie muszę mówić. Analitycy są w stanie sobie je policzyć, stąd też nasz kurs pewnie naszych akcji. I, i to jest trochę tak, że, że wiesz, że ta intuicja, ona ci podpowiada raz, kogo ty masz kupić, a kogo nie. I to w wielu wypadkach, to ja doświadczałem czegoś takiego, wiesz, prywatnie, że no masz już coś podpisać, ale mówisz, nie, coś tutaj... Coś tu nie gra. I nie potrafisz powiedzieć, że to jest to coś, nie? Nie potrafisz powiedzieć, liczby się zgadzają, wszystko jest tak, jak było zaplanowane. Czy co, odchodzisz od stół? i to nie raz. I to, i to jest w ogóle... To, 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 to ja wrócę do tego drugiej części mojego hmm. pierwszego tego ostatniego pytania. Macie zespół? Hmm. Macie intuicję, macie doświadczenie, dobieracie lu ludzi... Y to, co ciekawe, co się dowiedziałem, że founderzy spółki, którą kupiliście, stają się udziałowcami i pomagają Wam w rozwoju. Ale jest coś takiego, co się pięknie po polsku nazywa Post-Merger Integration, mhm. czyli przyłączanie spółek i zespołów po zakupie. 80% tych zdarzeń według Harvardu nie udaje się. Mhm. Podobnie jak większość akwizycji się nie udaje. Podobnie jak większość akwizycji. Wybraliście drogę, która jest drogą. Wzro drogę wzrostu, która jest drogą, trud może nie trudniejszą, bo ona jest szybsza, przez co jest trochę bardziej niebezpieczna, bo Dell kiedyś miał taką... Jest Michael Dell kiedyś wskazuję. opowiadał, że on będzie zdobywał rynek one client at a time, czyli klient po kliencie, po czym nagle zaczęli kupować wszystko, a zrobili największą transakcję w historii w ogóle IT, czyli kupili EMC. Zdjął firmę z giełdy, żeby to zrobić, wsadził ją z powrotem. Przepraszam, taka tutaj. Wracając do mojego pytania. Jak sobie radzicie z integrowaniem produktów, klientów, zespołów i tego kierownictwa, zarówno founderów, jak i nie, żeby oni stawali się częścią, albo nie, bo być może trzeba wiesz, wyczyścić i wziąć tylko produkt, nie, albo tego klientów, nie wiem. Jak to robicie, że to działa? To tak jak powiedziałeś, to jest jedna z trudniejszych rzeczy. Tych kropek trzeba połączyć dużo więcej niż to przy są tysiące kropek, bo jak robisz swoją usługę od początku, a masz swoich ludzi w cudzysłowie swoich, tak, czyli wychowanych, mhm. czy tam może złe słowo wychowanych, ale ukształtowanych, jakby w ten sposób, jak ty chcesz dostarczać usługę na rynek. Komunikacja jest super, bo pracujesz bark w bark, można powiedzieć, przez x czasu, więc ci ludzie cię rozumieją, ty ich rozumiesz. Więc to jest oczywiście łatwiejsza droga, no ale ona wymaga czasu. Akwizycja daje spida, dużego spida w niektórych wypadkach. Przy wyjściu na przykład za granicę, to, to ja nie wiem, czy w 5 lat my byśmy byli w stanie, nawet ma, posiadając środki Y, y, takich byśmy pewnie nie, nie umieli wydać, jakie mm -hmm. wydaliśmy akwizycje na akwizycje na, na wzrost na rynkach y, zagranicznych. Ale czy by to wyszło? No nigdy nie masz stuprocentowej gwarancji. Więc, y, więc akwizycje mają bardzo dużo i ta umiejętność przeprowadzenia tych akwizycji to jest... Y, y, Yy, ogromna rzecz jakby przy budowaniu wartości yy, yy, spółki. To moje pytanie brzmi, jak do to tego? robicie, że wam się udaje? Dobra. Yy, tu, tu trochę powiedzieliśmy jakby yy, yy, o tym, że to jest znowu proces. To mhm. tego się uczyliśmy i uczymy cały czas i cały czas jesteśmy o ciut lepsi. Tak jak w każdym innym procesie, który mamy w spółkach, tak? To, to, yy, yy, I tu jak się przyłoży... Do tego jeszcze odrobiny odwagi takiej połączonej z tą intuicją, odwagi polegającej na tym, Odwaga, że. ty to intuicja, zrobisz, ale też zespół, który pilnuje, żeby głupich błędów nie robić, nie? No tak, ale na końcu jednak ta decyzja jest skoncentrowana w jednej czy dwóch osobach, które okay. muszą to gdzieś domknąć, tak? I zwykle mhm. tych tematów jest otwartych kilka. Mamy super negocjatorów, więc osoba, która jest w stanie manewrować jakby w tym świecie i zbierać więcej informacji, no bo trochę ten czas daje ci tą ekstra wiedzę. Natomiast co się dzieje po... To znowu jest y, chyba najtrudniejsze, bo samo tak jak wspomniałeś, zakup, jak już wiesz kogo, jak już czujesz, że to jest ta spółka i dogadasz się za ile. I dogadasz się, a do, my się dogaduj, jak już chcemy kupić żadna spółka, którą jedna może trochę była na sprzedaż e, e, w Czechach. To, którą kupiliśmy od Bauera, on się wycofywał z tego obszaru, więc nam to trochę pasowało. To też w środku COVID-u zrobiliśmy transakcję. Natomiast yy, wszystkie pozostałe to były spółki, które nie były na sprzedaż. I takie są najlepsze transakcje z naszego Oczywiście. doświadczenia. Yy, I tam się trzeba nagimnastykować, żeby faktycznie kogoś przekonać do tego, że razem my możemy zrobić coś więcej. I to jest case też wszystkich tych naszych akwizycji. Natomiast co się dzieje potem? Znowu musisz kupić, po pierwsze, spółkę z rozsądnymi ludźmi. Dlatego my mówimy, że dla nas to jest kluczowe. No bo jak ty kupisz, nawet jak oni nie będą do końca w tej organizacji dalej, bo mamy case y takie, że to nie zawsze się nam udawało, ale jak to są fajni i mądrzy ludzie, to oni tworzą fajne i mądre organizacje. Jeżeli Aha. masz fajną i mądrą organizację jakby dalej, bo ktoś może wziąć ileś tam milionów i zająć się czymś innym, bo być też zmęczony w naturalny sposób po mhm. x y, y, lat y, budowania czegoś, y, ale on zastawia po sobie ogromny zasób inteligentnych, fajnych y, y, ludzi, którzy dalej są w stanie ten biznes prowadzić i wtedy ty masz możliwość połączenia. Jeżeli to jest spółka, która jest oparta, wiesz, o jakieś takie negatywne elementy, tam jest y, jakieś korpo zbudowane, albo, albo jakieś rzeczy, które nie będą ci pasowały do twojej układanki, którą I Kultury, ty budujesz, którą kultury, masz wewnątrz firmy. To nawet jak się tam postarasz, zatrudnisz super integratorów do tego procesu, no to się nie zlepi. To tak jak wiele. To się nie zlepi. To już bez dodatkowego przykładu. Więc to jest jakby ten podstawowy element. Jak go się ma, zwykle to jest dobry, zdrowy biznes, jakby za tym się kryje. To już te połączenia są prostsze. A tam, my dzisiaj przykładowo przejęliśmy spółkę Freshmail, też zaraz po IPO, przed zakupem Mailer Lighta, Produkty są, można powiedzieć, bardzo podobne. Mhm. Przy czym Freshmailowy miał jakiś dług technologiczny, Mailer Light mamy świeżutko wypuszczoną kolejną wersję jakby softu, więc jest super soft, globalny, działający, chwalony przez wszystkich. Naturalnym trochę się wydawało, że trzeba to teraz jakoś tu połączyć. Na szczęście osoby zarządzające, czy właściciele, tak samo to widzieli, jak i my, że nie ma sensu rozwijać dalej tego softu, czy, czy tego rozwiązania na tak małej skali, relatywnie małej dla jednego kraju w Polsce, i tak dalej. Więc dzisiaj mamy Mailer Lite Polska. Ludzie z Fresha wprowadzą jakby polski oddział Mailer Lite. Powolutku zaczynamy migrację klientów do dużo lepszego softu, do fajniejszego środowiska, bardziej nowoczesnego i przyszłościowego w tym obszarze. Ludzi wkomponowaliśmy w większości już w struktury maile lajta i, i, i tak dalej, ale też się trochę spolszczyliśmy w cudzysłowie, czyli dopasowaliśmy je do y, trochę naszych standardów i, i znowu to jest taki element, gdzie, y, bo wiesz, nie zrobisz integracji na zasadzie dobra, robimy integrację. Teraz za pół roku wszyscy jesteśmy jedną wszyscy, wielką wszyscy, rodziną, tak, Musimy tak? takie zamięć i się kochamy. Tak? Próbowaliśmy też tak robić. Ja nie tak. mówię że nie, że daliśmy to znaczy ja dałem, tak, że y, y, robimy jedną wielką spółkę i jakby wszystko podporządkowujemy jej, ale to się trochę nie, zadziałało? nie do końca nie zadziałało. Y, I zobaczyliśmy, że działają prostsze rzeczy. Czyli ustawiamy sobie cel. Robimy grupę ludzi, mówimy, słuchajcie, co jest rozsądne, co nie jest rozsądne. Czy jest rozsądne utrzymywać dwa softy robiące podobną rzecz? No nie. Ale co z tymi ludźmi, którzy robią ten soft, który zamykamy, tak? Mówimy, no słuchajcie, akurat ludzi w IT, to my potrzebujemy w każdym obszarze, jest, trzeba było pozmieniać. My wszystkie zatrudniamy jakby werkomie ludzie na przykład z IT i to jest jakby największy zasób. Po to, żeby oni się czuli. Nawet jak zamykamy jakieś rozwiązania, czyli no oni się czuli bezpiecznie, my dla nich mamy Prace. pracę. Więc, no, ale większa musi być elastyczność mhm. tych ludzi, no ale oni muszą się czuć, bez... ja mam to w głowie i, i parę osób jeszcze ma, co będzie dalej, ale dla kogoś, kto jest zainteresowany, kto jest w środku tych wydarzeń, no to wiesz, to dla niego jest najważniejsza jego rodzina, obsługa I jego edytu, bezpieczeństwo i tak dalej, i tak dalej. Więc e, e, rozmawiamy i załatwiamy temat po temacie. W takim jakby e, skrócie. Mówimy, dobra, to jest sensowne, więc e, light, robicie polską wersję językową, no, bo tu jest kilka tysięcy fajnych klientów, którym chcemy dostarczyć to rozwiązanie. E, musicie to przebudować, ale jak już to przebudowujecie, to myśleliście pewnie o kolejnej wersji. Tak, myśleliśmy o hiszpańskojęzycznej. No to się idealnie składa. To jak już to przebudujecie, to zrobimy równolegle, wypuścimy dwie wersje, i polską, i hiszpańskojęzyczną. E, no bo znowu w, w tym hiszpańskojęzycznym świecie jest tam 400 milionów ludzi, idealnie jako mhm. kolejny po angielskim e, obszar. A mówimy, no dobra, ale tych paru tysięcy klientów. Cały ten soft, tłumaczenie i tak dalej i dostosowanie, lokalizowanie jest kłopotliwe, no ale team z Polski mówi, my zrobimy 100 tysięcy klientów. Tylko potrzebujemy chwilę. Na tym softie z waszym brandem, tu w Polsce jesteśmy w stanie zrobić 100 tysięcy klientów za kilka lat. Jest taki win-win. Rozumiem, że mhm. każdy coś musiał oddać, jakby od siebie. Ci, ale każdy coś zyskał. Ale każdy zyskał e, e, i tu, i teraz, i jeszcze szansę na to, że wspólnie jesteśmy w stanie coś zrobić. I prawie, że tak. Organizacja Maila zamieniła się z polskojęzycznej organizacji na angielskojęzyczną, bo. Jakby naturalnym językiem w całej grupie Male Light jest język angielski, a my tak sobie to wkomponowujemy tylko w łączonych rzeczach, ale tam już z dnia na dzień to się stało się, okazało nagle, że jak zaczynasz rozmawiać, to, to nie ma bariery językowej, nie? Że... Ludzie dopóki nie musieli, to, to wiesz, to, to mieli kłopot, a, a dzisiaj są zadowoleni, że są częścią międzynarodowej e, e, grupy, bardzo fajnego, dobrze ocenionego produktu, że właśnie rozbadujemy większego brandu, większego e, fajnego brandu, że każdy ma tam swoje miejsce i, i też dużo. Wnosi know how do Laj'ta, i to, to jest jakby w obu kierunkach I, i to ludzie też czują, że my nie zabijamy kogoś, my łączymy. To tak jak rozmawialiśmy z Pawłem Salą, założycielem Fresh'a, że wiesz, oni próbowali wychodzić za granicę, my jakoś próbowaliśmy wychodzić za granicę i nam Fresh się spalił za dwa czy trzy, trzy razy, my się spaliliśmy, bo to nie jest proste zadanie. Okay. Mhm. ja Mamy dzisiaj szansę połączyć. Ale akwizycja to. też nie jest prostym zadaniem. Ale okazała się, eee, się prostsza. to tak? nawet nie okazała się. Z mojej perspektywy to jest tak, że my po prostu już sobie wypracowaliśmy odpowiednie mechanizmy, know-how i, yy, i wiedzę, jak ta akwizycja robić. I dzisiaj, jakbym yy, był w sytuacji, że nie miałbym tego elementu, to ja bym tak optymistycznie nie patrzył na świat, bo yy, wiesz, on. Naprawdę się coraz szybciej kręci. Wytworzenie technologii w jakimś obszarze to jest rok, dwa, wchodzisz sztuczna inteligencja, wchodzą nowe rozwiązania. Nieraz e, jedyną ścieżką dalszego wzrostu może być akwizycja. Ktoś tego nie umie zrobić, to nie jest w stanie zrobić pivota z dnia na dzień. Nie? Mhm. A im masz bardziej organicznie robiony biznes, tym trochę przestajesz myśleć e, niestandardowo. No bo. Przy organicznym biznesie trochę musisz skalować, więc trochę więcej ludzi, trochę fajniejszy pomysł na marketing, trochę lepsze ale to integracje. Są, to są takie mikro ale to są mikro. Wszyscy siedzą w tych samych biurach, w tych samych swoich miejscach, mają więcej zadań może wiesz, mhm. coraz większe plany, ale to w jakiś sposób jest zamykające. Czyli dyskomfort metoda na sukces? Chyba tak, o. Tylko, że to wiesz, to się odbija na zdrowiu, na życiu, na, bo to, to jest wiesz, to na takie spotkanie, jak my dzisiaj sobie tu przy kawie mamy, to, 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 no, to kosztuje jakąś tam, e, 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 jakiś stres, to jaki jest dopiero, koszt Twojego sukcesu. To ja trudno by mi o moim sukcesie mówić, jeszcze w kategoriach sukcesu, bo no bo to, to, to pewnie wszyscy świadomi ludzie się mogą zastanawiać, czym ten sukces w ogóle jest. O koszcie pogadajmy. To nie de, nie tak. definiujmy twojego, no, bo, wiesz, jesteś prezesem nie, i udziałowcem. Nie dzisiaj, o tak mógłbym to e, 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 powiedzieć. To oczywiście to jest wie, pewnie to, co u większości ludzi, którzy wkładają serce i dużo, dużo czasu i pracy, i zaangażowania jakby w to, co robią. I to z jednej strony tylko tak możesz zbudować coś, co jest inne, większe niż mhm. ktoś inny. No ale odbywa się to kosztem jakiegoś zdrowia psychicznego, fizycznego, jakiejś relacji, no bo nie masz czasu na wszystkie rzeczy jednocześnie. Mhm. I wiesz, jesteśmy w, u Ciebie, więc mówimy o projektowaniu życia i. I myślę, że ja tą swoją pierwszą część mocno miałem zaprojektowaną, w cudzysłowie oczywiście, na, na udowodnienie sobie, że jestem w stanie zrealizować taki czy nieosiągalny pewnie nawet na etapie jakbym o sobie pomyślał 20 lat temu. Wiedziałem, że będę bogaty i że będę ale e, robił stronc, fajne rzeczy. Ale nie, miałeś ale nie miałem e, pojęcia, e, e, jak i, i, i wiesz, i, i e, z czym będę się musiał e, e, zmagać. Natomiast no to oczywiście, to jest, wiesz, trochę tak, że dzisiaj na tym etapie, na którym jestem, no to ja już od jakiegoś czasu więcej energii też chcąc, nie chcąc muszę wygospodarować na relacje takie z bliskimi ale też relacje samego ze sobą, bo wydaje mi się, że to jest jakaś, znowu taka pierwotna relacja, którą jak mamy trochę zaniedbaną, to, to trudniej nam budować najpierw te relacje takie ludzkie, bo tak jak też zauważyłeś, że, że, że jednak w biznesie, w firmie ty zakładasz sobie tą maskę i, i nawet jak ci jest z czymś niedobrze, to jesteś w stanie zagrać swoją rolę idealnie. Ale to się też przekłada dalej na biznes, nie? no bo ty musisz szukać cały czas motywacji. Jeżeli to motywacje nie są e, e, finanse, no bo e, wiesz, bo jest pewien poziom, powyżej którego to są jakieś tam cyferki. To już staje się abstrakcją, prawda? To się, no zresztą no wiesz, no, to, to jest też umiejętność, której, której jak wielu innych umiejętności cały czas ja się uczę, jak fajnie wydawać pieniądze, takie, żeby one mm -hmm. przynosiły. Warto z jednej strony, ale z drugiej strony, żeby móc z nich w rozsądny sposób korzystać, ale, ale wiesz, no ale wiadomo, że nie o to chodzi. Nie? Że to, to jest tylko jakiś taki, no bo jakby chodziło tylko o zarabianie pieniędzy w życiu, no to byłoby najprostszy cel, jaki można sobie wymyśleć. Bo... Ale jak skopisz się na zarabianiu pieniędzy to robisz to kosztem czegoś. No robisz to no kosztem, tak, 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 oczywiście. Mamy 24 godziny, się w dobie trzeba czas jeszcze przespać i zrobić parę innych rzeczy i nie można pracować 20 godzin dziennie. A nie może można? można. A może można. można, natomiast yy, yy, finish takiego stylu życia pewnie jest jeden i dosyć... I dosyć bliski mhm. momentowi, w którym tak pracujesz. I tak pewnie można jechać 10-20 lat. Wiem, bo tak jechałem bardzo długo. Do dzisiaj jestem osobą, która jak się zaangażuje w jakiś projekt, no to wchodzi naprawdę głęboko i całym sobą. I, i to jest oczywiście bardzo fajna cecha. No, ale ma parę minusów polegających właśnie na tym, że brakuje czasu na inne rzeczy. Ale dzisiaj jestem mądrzejszy, dzisiaj już dużo, dużo więcej czasu bliskim czy sobie jestem w stanie wygospodarować. Mam fajnych ludzi w organizacji, co jest ogromną taką, mm -hmm. e, e, też staram się ich pilnować, żeby oni za głęboko nie, nie weszli w tą. E, mm, w, w, w tą sytuację biznesową, bo tam naprawdę jest dobrze, bo im głębiej wchodzisz, im jesteś, tym jesteś trochę mocniejszy, masz więcej informacji, masz większą sprawczość i, e, i, wiesz, i te cyferki, to się wszystko układa i to wszystko rośnie i w tempie, które, wiesz, w Stanach nawet mówią, że to za szybko. No, na naszej giełdzie nie ma takiego, mówią, że to, ale dacie radę, tak dalej, dacie radę, tak dalej e, e, jechać. I chodzi o to, żeby to gdzieś fajnie, e, e, fajnie połączyć. Ja dużo teraz ze sobą pracuję. Po prostu. Staram się widząc, że już mój starszy syn jest już na studiach, już ten kontakt jest, wiesz, dużo mniejszy, aczkolwiek zawsze staram się być jakby wymagającym, ale aktywnym ojcem, bo, bo to jest taka relacja, która wiesz, taka jest jedyna w swoim rodzaju. No nie mam córki, może byłoby to jeszcze jeszcze bardziej kosmiczne połączenie, ale wydaje mi się, że ojciec i syn, a ja mam dwóch zupełnie różnych jakby synów, że to jest coś. Coś magicznego i jestem dla nich tym takim i trochę naciskaczem, i trochę tym, który ich potrafi rozweselić, jak mają słaby dzień. No i chcę mieć tego kontaktu dużo. A ja, oni z kolei mnie ciągną, no bo są jeden dobry. Czymś, drugi w innych rzeczach, więc z kolei oni mnie już dzisiaj też trochę uczą i to jest super relacja, ale no widzę i powtarzam to wszystkim na przykład młodym rodzicom, że tak powiem, że mimo że wszyscy narzekają, bo pamiętam, jak sam narzekają, że chciałem się wyspać, albo zrobić coś dla siebie, a nie było tego czasu, bo te dzieci ciągle coś chciały, że to wbrew pozorom jest super moment bo w życiu będą te etapy różne i jak te dzieciak jest tak przyklejony do nas jako do rodziców to już w kolejnych latach będzie się coraz bardziej odklejał i przyjdzie moment, że to my będziemy chcieli e uwagę tego dziecka, skierować w swoją stronę mm -hmm. bardziej niż on będzie oczekiwał tego i to jest naturalny proces. To są takie badania, które pokazują, że właśnie od studiów, a szczególnie od skończenia studiów, czas spędzony z rodzicem spada bardzo mocno, do kilku razy w roku. Dosłownie, co mi daje dużo do myślenia, jeżeli chodzi o moje, moją mamę, żeby właśnie znajdować ten czas i... i, i wręcz wpisywać sobie do kalendarza, czy też pilnować siebie, żeby się spotkać. Krzysztofie, bardzo miękko i płynnie przechodzimy do trudnych pytań, które właśnie są o tym, co zacząłeś mówić. Jak wygląda twój typowy dzień? Rzadko mam typowy dzień, e, natomiast, e, e, bo tych rytuałów e, w zależności od e, zbiegu okoliczności, e, one są różne w każdym o razie. O której zdajesz? Wstaję w zależności, czy odwożę syna do szkoły, czy nie. Jeżeli odwożę syna do szkoły, to mamy to idealnie zaplanowany cały poranek, czyli wstajemy za 15.07.07.15 7.00, 15 wyjeżdżamy po już śniadanku do, do szkoły. Odwożę go na 8.00, jadę przez pół miasta, ale, ale mniej więcej to jest taki, mhm. taki okres. I albo jadę bezpośrednio do spółki, ale coraz częściej pozwalam sobie rano na basen, który mi strasznie dużo pomaga, jeżeli chodzi o kwestie i zdrowotne, i jakby daje mi oddech też psychiczny. I to jest super o tej godzinie. Zwykle w miejscu, nie powiem którym, ale mam miejsce, gdzie jestem na takim basenie i na saunie sam, więc staram się z tego korzystać. Często też. To jest jakiś masaż, albo wprowadzenie mm -hmm. się po prostu w, w jakiś oddech dla, dla ciała. Dalej jest praca. Ona się potrafi przeciągnąć. W trakcie pracy y, zwykle albo robocze, albo mniej robocze robimy sobie lunch, mamy fajną lokalizację. Nie zabiera to nam zbyt y, y, wiele czasu. A wbrew pozwoleniu, na tym lunchach mamy albo spotkania zarządu bo to jest takie miejsce, gdzie, y, y, gdzie jesteśmy razem przez te 40 minut i, i możemy coś y, y, sprawnie omówić. Albo je robimy z partnerami, czy... czy mm -hmm. y, y, czy klientami może rzadziej? Po południu staram się, żeby była jakaś aktywność fizyczna. Mhm. E, zwykle jest to tenis o porze roku, albo znowu basen, tak jako takie, jako takie uzupełnienie. A zabierasz pracę do domu? Nie, już od jakiegoś czasu staram się fizycznej pracy nie zabierać, aczkolwiek wyłączenie głowy jest, jest bardzo trudne, to faktycznie ją trzeba czymś innym zająć, dlatego fizyczna aktywność, spotkanie z znajomymi, przyjaciółmi, to są rzeczy, które potrafią dać mhm. tą chwilę ulgi, ale zasypiając powrotem, już się planuje, już ta głowa jest w takim trybie. Jeżeli ktoś jakby, a może, może tak nie jest w ogóle, ale wydaje mi się, że jeżeli ktoś chce prowadzić swój biznes i jest odpowiedzialną osobą, no to 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 jest taki minus, nie? że trochę nie można wyłączyć tej, yy, yy, tego myślenia, tej głowy. To wiesz co, ja to zauważyłem jako, zarówno jako inwestor, jak i jako przedsiębiorca. Jako pracownik nawet na wysokim kierowniczym stanowisku, pojechanie na urlop czy weekend taki, gdzie chciałem się wyłączyć, było łatwiejsze. Po prostu się wyłączałem. Jako przedsiębiorca czy jako inwestor, to te pomysły przychodzą 24-7. Te przemyślenia budzisz się w środku nocy, bo musisz zebrać kapitał dla spółki albo zrobić merger i, i nagle jakiś pomysł przychodzi. Więc ja już nawet mam notesik przy łóżku, żeby. Se, bo potem rano, ten genialny pomysł rano już znika, tak? Ale to też wynika ze sprawczości, bo sprawczość jest taką mocną siłą, która nas w ogóle napędza do jakby działania, i jednak inna jest sprawczość, jak jesteś właścicielem, czy prezesem spółki, czy, czy, wiesz, osobą prowadzącą swoją firmę, a inna jest spra sprawczość trochę pracownika. Niezależnie i, od wysokości stanowiska. Nie, niezależnie trochę tak, od wysokości. Zgodzę się z I tobą. ta sprawczość, to, że ty wiesz, że nawet jak coś działa dzisiaj, to jutro nie musi i ten twój pomysł, który może, wiesz, jakoś to usprawnić, kluczowa sprawa. Jaką masz supermoc? Biznesowa chyba taka empatia. Ona mi pomaga, taka specjalna wrażliwość, nie wiem, jak to inaczej trochę nazwać, polegająca na tym, że chyba wiem, jak, e, jak zrozumieć klienta jego potrzeby. Mm -hmm. Chyba wiem, jak e, zrozumieć w ogóle drugą stronę w jakimkolwiek e, e, procesie, czy akwizycji, czy, 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 czy wiesz zatrudnienia fajnego człowieka, jakby do organizacji, ona jest fajna, bo ona ci poz... ona powoduje, że jesteś w stanie zastać troszeczkę więcej rzeczywistości, zobaczyć trochę więcej. I negatywno tą, tak jak w każdym obszarze jest tutaj też negatywna rzecz, to jest super moc, że ona jest. Wyniszczająca, jak w tych kreskówkach. Czujesz za dużo. E, tak, troszeczkę czuję się za dużo i, i, i później, i później. Cierpi na tym jakby organizm, tak? Natomiast y, nie oddałbym jej. Czy jest coś, co mogłeś przestać teraz robić, co poprawiłoby twoje samopoczucie albo spowodowało twój rozwój? Ja jestem na etapie teraz mocnej pracy ze sobą. Mocnej pracy wynikającej z różnych tam y, y, przyczyn. Trochę zaniedbałem, jakby tą część. Y, Samorozwoju? E, samorozwoju i takiej samoświadomości nawet. bym mhm. poszedł jakby w, w, w tą stronę. I w tej takiej gonitwie, którą e, musisz mieć, e, chcąc, wiesz, podwajać biznes co dwa lata, e, e, gdzieś zabrakło. A dzisiaj widzę, że można znaleźć też na to czas, że to jak z trenerem od, wiesz, od tenisa wystarczy pracować z fajnymi ludźmi, E, że tam potencjał jest przeogromny, to, że jakby mhm. i tak jedziemy, po, że tak powiem, nawet z tą moją wrażliwością, to jadę po wierzchu, tam, tam można zrobić rzeczy, których e, mm, których nie jesteśmy w stanie sobie dzisiaj nawet wyobrazić. Tam to jest gdzie? E, w głowie. Książka, która? Tu powiem, e, że ja traktuję inaczej książki. Ja traktuję jako, e, jako świat, który. Do którego mogę uciec od mm -hmm. e, takiej, wiesz, codzienności biznesowej, więc one e, e, z książek mądrych czytam z pis treści I z, dopisuję sobie własną teorię, co e, się pod tym. To ta jedna, treści. do której uciekasz, uciekłeś, albo uciekasz najchętniej. To są przeróżne książki, e, e, zwykle związane z e, opowieścią o fajnym życiu. To taka. Nie wiem, najświeższa albo taka, która ostatnio wywarła na tobie wrażenie i mogłeś do tego świata uciec, to? To fajna książka o życiu, o, o, o miłości, o staraniu się, e, e, gdzie śpiewają raki. Fajnie napisana, pozwalająca właśnie przez e, 2-3 dni być w innym świecie e, niż Odpocząć. ten, który, e, który e, mamy e, na co dzień. Krzysztofie, co chciałbyś, żeby widzowie i słuchaczki audycji za projekt swoje życie zapamiętali z naszej rozmowy? Że warto być chyba odważnym mhm. we wszystkim, co się robi. W biznesie na pewno. Ta odwaga to dobrze rozumiana odwaga to słuchanie pewnej też wewnętrznego głosu, intuicji, ja ją tak nazywam, która nam podpowiada, że jak chcemy, żeby nasze życie wyglądało bardziej tak jak mamy je zapisane gdzieś tam w głowie, to, to jednak tego głosu musimy słuchać. Samo się nic nie zrobi. Dłużej, dużo ciężkiej pracy jest, myślę, że e, z pewną oczywistością, że to w tej pracy też jest pewien fan. E, mhm. i, I myślę, że, e, 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 że, że to jest znowu pewna taka wartość. Nie ma co zakładać w życiu zbyt wielu scenariuszy, bo pewnie jakbyśmy zakładali, że będziemy, czy ja będę biznesowo w tym miejscu, w którym jestem, 10 lat temu, czy kończąc studia. Nie było firm, które kupowały firmy w Stanach <grym> wtedy w Polsce. Nie było. Pewnie gdzieś tam marzyłem, żeby mieć spółkę na giełdzie, ale dlatego, że ta giełda powstawała, jak ja... Y, 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 zaczynają swoją przygodę jakby z y, y, obszarem ekonomii, więc to bardziej pod to, tak jak dzisiaj mogę sobie pomarzyć, że kolejnym takim fajnym czymś mogłoby być y, jakiś taki debiut na Nasdaku albo w jakimś takim miejscu, w Podwójny w którym... listing? Y, tak, albo może z y, y, innym projektem y, 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 kiedyś w przyszłości, bo znowu to jest takie... Taki kamień rzucony na tyle daleko, żeby, żeby móc się nad czymś zastanawiać, czy dobierać sobie lektury, czy, czy po prostu mentalnie przygotowywać się do jakiegoś tam abstrakcyjnego zadania. I myślę, że jest inna energia w budowaniu pozytywnych rzeczy, robieniu fajnej, usługowej firmy, usługowej w tym dobrym rozumieniu tego słowa czyli pomagającej innym. Przedsiębiorcom czy, czy klientom, a w ich wzroście. I jak się tak czuje, że się robi dobrze na świecie dzięki temu, że e, swoje pomysły przelewa się na jakąś biznesową historię, e, no to to też nabiera dużo więcej sensu niż, niż to, że dzisiaj ta spółka jest tyle czy e, więcej warta, e, bo też jest łatwiej potem. To znaczy mm -hmm. przejście, ja pamiętam zarobiony pierwszy milion złotych przez jedną zespół, które prowadziłem historycznie. Było to dla mnie takie wow. Takie wow. I wtedy sobie pomyślałem, no to, no to jak milion, no to co? No to teraz dziesięć, tak? I, i, I pewnie w tym roku trzeba będzie zrobić co najmniej to, żeby utrzymać swoje to tempo. I ani mnie to nie przeraża, ani... Czuję się z tym komfortową, co oznacza, że pewnie za 3 lata to będzie ćwierć miliarda, tak? I, I to też jest jakby to też są tylko jakby liczby, jest dużo, dużo łatwiej potem niż, niż ten pierwszy próg, ten pierwszy biznesowy, million, w tak osiągnąć. I, I myślę, że to znowu jest zadanie w ogóle dla cierpliwych. To biznes, tak jak życie, to też jest dla cierpliwych. Jak mm -hmm. Potrafimy wyciągać wnioski, uczyć się. Mój ulubiony film to dzień świstaka. Nie wiem, czy kojarzysz. Tak. I, i, I to, że część ludzi czuje w ogóle to, że te dni się powtarzają, ale nie wyciągają z tego żadnych tak. wniosków, a tam E, 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 można to robić i dla mnie każdy kolejny miesiąc, może nie dzień, ale, ale tydzień, miesiąc czy rok, to jest właśnie wyciąganie i spróbowanie zrobienia czegoś trochę lepiej, trochę inaczej, trochę e, m, też mając więcej wiedzy o tym, co bym chciał, tak, mhm. e, z, każdym, e, z każdym rokiem. Więc, e, więc wydaje mi się, że. Warto nad sobą pracować i cierpliwie budować. Yy, nie słuchać zbyt wielu osób, bo trochę jest też tak, że, yy, że to my bierzemy odpowiedzialność za to, jak świat wygląda. Dziękuję ci ślicznie. Dziękuję wam. Jak co tydzień, w czwartek, o czwartej zapraszam do audycji. Zaprojektuj swoje życie. Zaprojektuj swoje życie.